Jakiś Aleksander jest na LOL-u, nie znam. Jakiś random się bił. Też nie znam. Wszyscy ładnie podpisany, tylko Aleksander. O, przyszedł Bjorn już, to dobrze. Nie, to jest Bjorn! 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 O, głowa mnie boli, nie mogę tak krzyczeć. Zaczynamy. Witam was na kolejnym odcinku. Odcisku. Dobra, jeszcze raz. Nie, Olo, proszę cię, nie rozpraszam. Przepraszam. O Jezu. Witam was na kolejnym odcinku Hogwarts RPG. Dzisiaj mamy już półmetek naszej mini kampanii. A są ze mną, tak, po kolei. Horse. Hej. Olgiert. Cześć. Panna Nikt. Hej. Oraz Urban. Hej. Za chwilę wprowadzę was trochę do tego, co się działo ostatnio, ponieważ było pewne istotne wydarzenie, o którym wy wszyscy powinniście wiedzieć. Posłuchajcie. Trzepot skrzydeł przerwał dźwięki sztućców uderzających o talerze, herbaty rozlewanej do kubeczków i bardzo cichych, niemal szeptanych rozmów pomiędzy uczniami. Na śniadanie przybyła właśnie Sowia Poczta, ale nie taka zwykła. Przybyła w wyjątkowej liczbie, bo niemal przed każdym z uczniów lądował ptak z listem w dziobie. Odkąd w piątek dyrektor szkoły wygłosił pamiętliwe przemówienie, które każdy z was słyszał przy śniadaniu, atmosfera była bardzo ciężka w szkole. Niecodziennie słyszy się, że jedna z prefektek zostaje spetryfikowana, także nauczyciele nawet nie potrafią sobie z tym poradzić. Na dodatek proszą uczniów, by zgłaszali wszystko to, co uważają za podejrzane. Po szkole zaczęły krążyć plot, że czarnoksiężnicy Grindelwalda ukrywają się w lochach, że magiczne artefakty opętują uczniów, a także, że z zakazanego lasu przedarł się potwór i grasuje gdzieś poduszkami damskich dormitoriów. Przy stole Hufflepuffu jest wyjątkowo cicho, bo to właśnie ich prefektka leży teraz w skrzydle szpitalnym, czekając na wywar z Mandragory. Jedna z dziewczynek z czwartej klasy odczytuje teraz na głos list, jaki dostała od rodziców. A koleżanki ją uważnie słuchają. Kochana Violet, bardzo zasmuciły nas wieści na temat Sandry Pollock. I myślimy z tatą, czy nie zabrać cię na jakiś czas Hogwartu. Myśleliśmy, że wojna nie przedostanie się w mury szkoły, ale po tym, co piszesz, wygląda na to, że jest jeszcze gorzej. Napisaliśmy również do dyrektora, by wyjaśnił nam dokładnie sytuację, ale nie dostaliśmy nic więcej niż to, co ty nam wcześniej przekazałaś. Dyrektor wydał się jednak spokojny, zapewnia, że ta sytuacja więcej się nie powtórzy. Jednak pamiętaj, kochanie, by przestrzegać ciszy nocnej, bo podobno Sandra została zaatakowana dużo po północy, gdy już dawno powinna być w łóżku. Ello. Odczytywanie listu odbywa się tuż za twoimi plecami. Mimo tego, że siedzisz przy innym stole, doskonale słyszysz to, co czyta puchonka. Naprzeciw ciebie siedzi Bjorn, zajadając się śniadaniem. Ale chyba jeszcze nie miałaś okazji opowiedzieć mu o tym wszystkim, co się wydarzyło przedwczoraj. Z nocy z czwartku na piątek. A może chciałaś jeszcze to układać sobie w głowie, zanim cokolwiek mu powiesz? Kto wie? Dzisiaj jest niedziela. Wszystkie prace domowe masz już odrobione. Więc może nadeszła ta odpowiednia pora. Bjorn? Yeah. Bjorn? Tak, ty. Dokładnie ty. Musimy znaleźć Juliana, bo muszę z wami porozmawiać. To jest bardzo ważna sprawa o tym, co się działo w nocy. Wtedy, kiedy ta prefekt Puchonów
że tak powiem, została spetryfikowana. Byłam z Cuthbertem i jeszcze dwójką osób, ale to potem ci opowiem, jak już znajdziemy tego ślizgona, bo nawet nie wiem, oni tam gdzieś siedzą. Wypatruję po prostu Juliana, czy tam Juliana. Juliana rzeczywiście widzisz, siedzi przy swoim stole, trochę w głębi, ale nie widzisz Cuthberta na pewno. Trochę mnie to, nawet bardzo mnie to martwi, że nie widzę Cuthberta, bo wiem, gdzie pewnie jest i co robi, więc... Tak. Ty chcieć rozmawiać po czym? Jak zjesz. A. To my możemy rozmawiać, tak. Tak, ale jeszcze Julian. Julian siedzi tam dalej i trzeba go złapać, więc może tak jak będziemy wstawać, to tak go zahaczysz, czy złapiesz za rękę i spróbujesz go tak zaciągnąć do jakiejś tam może nieużywanej klasy albo coś takiego, bo chcę z wami porozmawiać, muszę opowiedzieć wam o pewnym wydarzeniu. Dobrze. To Bjorn skończyć i my tak. Porozmawiać. Dokładnie, pojedźmy. Szybko. Przeżywacie wszystkie kanapki, popijacie herbatką, ale w tym czasie przy stole właśnie z Literini siedzi dwójka trzeciorocznych ślizgonów. Nadzwyczaj ślizgoński stół rozmiarem i lokalizacją bardzo przypomina pozostałe stoły, to jednak mimo wszystko jest zawsze trochę dalej, trochę mroczniej, czasem można nawet powiedzieć, że trochę wyżej od pozostałych stołów. Pomimo tego, że większość ślizgonów siedzi nienaturalnie wyprostowanych przy tych stolikach. Albrecht? Się nazywa kij w dupie. To miałam na myśli, ale nie chciałam do tego tak dostanie przedstawiać, Olgierd. Wszyscy krokoni wiedzą, jak to jest. Cholipka w dupie, tak. Cholipka. Nie, i cholipce. Dobrze. Więc nie nazywaj mi się nazywać rzeczy po imieniu po prostu. Tak, to jest moje apel dzisiejszy. Jest śniadanie. Nie przeszkadza. Albrecht, Julian. Słyszycie nagle gdzieś po waszej prawej stronie tłuką się talerze, a inni ślizgoni głośno się oburzają. Kiedy patrzycie w tamtą stronę, widzicie dwóch Andrzejów. Idą sobie środkiem stołu. A właściwie to łasica Andrea idzie środkiem, przesuwając wszystkie naczynia, a na jej grzbiecie, tak kluczowo przyczepione do włosów, siedzi sobie kamelon Andrzej. Łasica w pyszku trzyma kopertę z zapieczętowanym listem. Andrzej. Andre, chodź. Andrzej, co ty robisz na tym szczurze? Ja ci dam szczura, to jest łasica. Wszystko jedno. To twoje coś mi ukradł Andrzeja. To nie jest to coś, to się nazywa Andre. Nawet imię mu ukradło i jeszcze zmieniło. Nie, po prostu to jest z hiszpańskiego Andre. Nie ukradło, tylko ten twój kameleon siedzi na grzbiecie. No właśnie, przykleił się do niego. I co on ma teraz zrobić? No on niech się odklei. Ale mój Andrzej jest dobry dla innych. On się, jak się odklei, to mu futerko wyrwie. Czajnie. To twój Andrzej jest taki zły, że dał się przykleić. Co? Najwyżej będę miał dwa zwierzątka, jak się nie odklei. Siedzący obok was drugoroczny ślizgon zabiera swój talerz i kubek szybko, żeby łasica nie potrąciła i łasica siada w to miejsce przy was, trzymając listki Andrzeja. No to ja od razu tam biorę kopertę i otwieram ją. Ze zdziwieniem widzisz, że na samym początku listu widnieje napis: Szanowny panie Goldstein. Czy ten twój kameleon nie potrafi nosić listów? No on ma ludzi od tego, dokładnie te łasice. Albrecht, widzisz właśnie jak Julian otworzył twój list
Widzisz zaadresowaną na ciebie kopertę. Wiesz co, ja po prostu odwracam się delikatnie, żeby nie mógł łatwo wyrwać i czytam. Okej. Okay. Na głos. Więc czytasz ja na głos, okej. Okay. Musisz wyrwać to. Więc prześlę ci ten tekst. To dostajesz. Tam chciał chyba wyrywać mi go, ale nie wiem. Dobra, czytasz, a w międzyczasie właśnie Albrecht rzuć sobie na brawerę, czy go wyrwiesz. Oczywiście. Szanowny panie Goldstein. 11. Pański wniosek i coś tam, coś tam. Nie no, czytaj, czytaj. Powiem ci, w którym momencie przerywa. Pański wniosek o przyznanie dodatku edukacyjnego został pozytywnie rozpatrzony. Lista niezbędnych do elicji. I wtedy ci wyrywa. Składników? Oddawaj to, jest. Co ty robisz w ogóle? Słuchaj, no, czytam list, który mi dała moja łasica. Zaraz nie będziesz miał tej łasicy, jak będziesz tak dalej robić. A na głos! No, chciałem ci przeczytać. Oj, tam nie ma się przecież czym martwić i tak go klepię po plecach. Jest tam napisane, że pozytywnie rozpatrzono. Poczekaj na następny z nich. I widzicie właśnie, jak ja ten drugoroczny Sizgon, który siedzi obok, tak nachyla się do kolegi, szepcze, ale doskonale słyszycie. Ty dostał dodatek dla biednych. Ja bym chciał tego, co tak mnie obgaduje. Mhm. Ja sobie robiłem tą miksturkę, prawda? Okej, jaką? Teraz to był shrinking solution chyba. Zmniejszający, tak? Tak. Jasne, z pierwszego roku. Mhm. Więc jak on podejrzewał, że się odwrócił jakoś do tego, do którego to mówił. Tak, nie patrzy na ciebie. Ja bym chciał to troszeczkę dolać do jego picia czy do jedzenia. Jak on wie, że tak się nie robi. No, ale mimo wszystko jest dużo osób przy stole. Czy ktoś cię nie zauważy? Rzucisz sobie teraz na ruch na snika. I to jest na kanik. Mhm. Użyję szczęścia, wiesz? To jest dla mnie bardzo ważna rzecz, bardzo ważna kwestia. Dobrze. Ja to przerzucę. Nie przerzucasz? Używając szczęścia, automatycznie masz 10. Nie? A, to mi się pogrzało. To mam automatycznie 10 w takim razie. Masz automatycznie 10, więc nikt nie widzi. Normalnie tak suwasz z rękawa, dolewasz i wracasz do rozmowy z Julianem. No. Jak coś, Shrinking Solution jest z pierwszego roku, więc już nie rzucimy na magię. Uznajemy, że zrobiłeś to dobrze. Ja jak coś sobie biorę Andrę na ręce i sobie go zaczynam głaskać. Mhm. Widzisz, jak Andrę łapką pokazuje na kawałek wędliny na talerzyku. Podaję. I połyka zaczynając mlaskać bardzo głośno. Nie weź się naucz do tego szczura, żeby się normalnie jadł. To nie jest szczur. Jeśli raz go nazwiesz szczur, to nie wypowiesz żadnego słowa. To co? To nie wypowiesz żadnego słowa więcej. To nie jest szczur. Zapamiętam to sobie. Dobrze. Czy Bjorn i Ella we dwoje idą do stołu ślizgonów, czy ty sam Bjorn? Najpierw on idzie przodem, a ja potem tak po chwili wahania stwierdzam, że to chyba był bardzo zły pomysł i idę za nim. Bjorn idzie dziarsko, nie rozumiejąc, w czym może być problem. Podchodzi do dwójki ślizgonów, o których wspomniała, znaczy o jednym wspomniała w sumie. Ślizgonie moja siostra. Staje tak wyprostowany, trochę nie wiedząc, jak zacząć zdanie.
Rozglądam się. My rozmawiać po śniadanie musimy rozmawiać. Jak to się mówi u was? Wydarzenia? Jest sprawa? Tak. Siostra pokazuje, widzę, że idzie w moją stronę. Jak już tam idę. Ona powiedzieć. Chyba rozumiem, o co chodzi. Tak. Julian, chodź, bo musimy porozmawiać. Pilnie, bardzo pilnie. Kadperta nie ma. Temu twojemu koledze, kto ktoś język pomieszał? Nie, wszystko dobrze. Albrecht? Ja się uczyć język dopiero. Albrecht, ty kojarzysz Bjorna, bo jesteście jednak na jednym roku, może w innych domach. I wiesz, że on w tym roku dopiero zaczął się uczyć w Hogwarcie, wcześniej uczył się w innej szkole. I raczej ma problemy z językiem. Problemy. To za dużo powiedziane. Albo za mało. Tak, nie ma Cuthberta? Gdzie jest Cuthbert? Widziałem go rano w dormitorium? Tak, widzieliście. Bo nie jestem do końca pewny po naszej sesji, ile czasu minęło? Po tydzień? Trochę ponad tydzień. Mhm. Dobra. Okay. Widzieliście rano Cuthberta w swoim dormitorium, zarówno Albrecht, jak i Julian. Z tym, że zauważyliście, że przez ostatnie dwie noce Cuthbert zachowywał się dosyć dziwnie. Bo o ile, no wiadomo, większość czasu chodził w tiarze, to ostatnio nawet zaczął w niej spać. Rano był w dormitorium. Cholera, zaś gdzieś poszedł gadać z tą tiarą. Dobra, chodź, idziemy. Jak to gadać z tiarą? Chodź, wytłumaczę ci wszystko, ale chodź. Dobrze. Czy ja czegoś... Jest ta sprawa, tak? To jest ta sprawa, chodź. To być jakieś powiedzenie, że gadać z tiarą, czy... Może ja czegoś nie rozumiem. Ja czasami powinnam zamknąć się i zapominam o tym, z kim współpracuję. Idziemy. W tej chwili widzicie, jak tuż obok Albrechta, taki młodszy chłopak, kończy swoją herbatkę i nagle zaczyna robić cały blady, łapie się za gardło i zaczyna się najpierw puchnąć, a potem tak jakby ktoś przebił go igłą i tak splaszczał i się skurczył do rozmiarów skrzata. Albrecht, też chcesz z nami iść? No. Wydawał się ktoś, kto był czarować, więc czemu nie? Widzisz, kto mi otacza jakieś konusy? Kto to jest? Znaczy, w sensie kojarzę go pewnie z tego. Kolejny ślizgon, dobra. Może być, chodź. Nawet. Jesteśmy przecież w tym samym dormitorium z Cuthbertem. No tak. Fakt. To możesz mi coś powiedzieć więcej o nim. Bardzo dobrze, bo Cuthberta trzeba obserwować bardzo uważnie. Dobra, idziemy, bo nie chcę przy wszystkich tak gadać. Chodźcie. Idę pierwsza. Ja mieć wrażenie, że mnie coś, jak to się mówi, minąć. Tak, ominęło. Mnie też. Dużo. Wstaje się w lekotaniu. Ale ruchy! Gdzie Ella i zabierasz? Może do łazienki dla dziewczyn. Ty na drugiej piętrze? Czy... Na drugiej piętrze. Już i tak tam jest. Dobrze. Więc... Że tak do damskiej? Chodź tam, nieważne. Dobre miejsce, tam mało kto wchodzi. Wbiegacie się tak po schodach na drugie piętro. Mijacie kilka obrazów, które się za wami oglądają. Jeden z nich krzyczy, nie biegaj po korytarzach, ale jego głos cichnie. I Ella otwiera wam drzwi do damskiej toalety.
chodzić i po cichu. Już. O, chyba być damska. Tak wiem, ale mnie do męskiej nie wpuszczą, a tutaj można wchodzić i tutaj w sumie mało kto wchodzi. To jest w ogóle jakaś dziwna toaleta. Ale od początku. No wejdźcie, żeż. Widzisz, że Bjorn wchodzi, ale skrępowany i tak rozgląda się. Czy na pewno nie ma tutaj nikogo? Czy to nie jest jakiś żart kolejny? Może on czegoś nie zrozumiał po prostu w tym dziwnym języku. Ja też wchodzę normalnie. Okej, okay. Jak Bjorn się rozgląda, to zauważy, że do wszystkich te drzwi są lekko uchylone, więc raczej nikt w środku nie siedzi, więc jesteście sami rzeczywiście. Dobrze, bo sprawa się rypła, panowie. Tak. Może o co chodzi? Pamiętacie ja mapę? Nie rozumieć, co się zrobić z nią? Popsuło co? Się. Bardzo się popsuło. Tak. Cuthbert został wezwany do dyrektora. Dyrektor wiedział o tym, że pożyczyliśmy mapę od pani Albatros. Pamiętacie? No tak, tak. Ta, która przyjaciół dokładnie. Sobie znalazła wielu. Dokładnie. I ona powiedziała, że ją ukradliśmy w ogóle, także trochę pościemniała. Ale... I Cuthbert miał... Cuthbert miał godzinę na to, żeby znaleźć, czy przynieść mapę i przyprowadzić resztę uczniów, którzy byli z nim. Ja go spotkałam bardzo blisko, bo akurat byłam tutaj niedaleko. Ale mieliśmy problem, żeby was znaleźć, więc właśnie tu w tej łazience spotkałam Sunshine, taką gryfonkę, ona jest ścigającą, na pewno kojarzycie. Tak, ruda, trochę zwariowana, ale powiedziała, że będzie, stwierdziłam, że będzie świetną osobą do tego, żeby udawać też osobę, która była z nami tam w Trzech Miotłach. I potem w ogóle... A, bo jeszcze w ogóle mój kot połknął jakąś wylinkę węża i zaczął syczeć, ale to nieważne. Bo, ale dzięki temu poznałaliśmy jeszcze jednego ślizgona, takiego troszkę dziwnego, w róży i w ogóle taki w takich czarnych włosach i w ogóle i stawia tarota cały czas. Ten szalony. Nie powiedziałabym, że jest szalony, może troszkę powolny, ale przysłużył się. Więc w każdym razie oni udawali, że byli zamiast was w Trzech Miotłach. I poszliśmy za tą mapą. I znaleźliśmy ten skarb. Tam w ogóle miała być piła tarczowa i pająki i skorpiony, ale okazało się, że to były jakieś obrazy. Ta piła tarczowa była, ale w sumie nic nie robiła. I znaleźliśmy właśnie kapelusz. I ten kapelusz założył Cuthbert. I Cuthbert, okazało się, że w ogóle broda mu urosła. To było fantastyczne. Miał taką długą, siwą brodę. Okazało się, że to jest kapelusz Merlina i on gada, tak jak Tiara przydziału. I on ogólnie, ten kapelusz strasznie dużo gada i on bardzo dużo wie, ale Cuthbert nie może go ściągać, bo go ogoliłyśmy, znaczy Sunshine go ogoliła. I teraz jak ściągnie kapelusz i założy go z powrotem, to wtedy mu na nowo broda urośnie. Więc on teraz cały czas chodzi w tym kapeluszu, ale trochę się martwimy, bo ten kapelusz, nie wiemy, czy jest do końca dobry, czy zły. Ale jak mówicie, że on tak cały czas z nim gdzieś chodzi, coś wie, powiecie więcej, bo jak jesteście z nim w dormitorium? No, miał nowy kapelusz. Czy nie? On wyglądał identycznie tak jak ten poprzedni, tyle że go nie ściągał. Był ładnie wyprasowany. Ale on gada, ten kapelusz, tylko on udaje przed innymi, że nie gada. Ale czy Cuthbert zachowywał się jakoś dziwnie? I w ogóle myśmy przechodzili koło tej puchonki, która została spetryfikowana, bo to było w łazience prefektów. Czy tak, no nie wydaje mi się, żeby przy mnie gadał z tym kapeluszem. No, bo musi udawać, to tak. A nie wiem, ma bardziej podkrążone oczy czy cokolwiek, trochę się niego martwię. Szczerze nie zwróciłem na to uwagi. A ty też jesteś ślizgonem. Ja nie wiem, on miał jakąś czapkę, ale wyglądał jak wyglądał. Chłopcy są jednak beznadziejni. Odezwała się ta, która
której kot zjadł wylinkę węża i syczał. Bo w ogóle ta wylinka węża to podobno jest jakaś wylinka potwora, który jest tutaj w Hogwarcie i bo to nam ten kapelusz powiedział. I ta wylinka podobno to jest ten potwór, ale to taki dziwny potwór, bo to tak 30 centymetrów miało, więc taka... Taki padalec trochę. No coś takiego, no ale w każdym razie i przez to mój kot zaczął syczeć. Tak, syczeć. I właśnie, bo może byśmy... Oni coś mówili o jakimś Hagridzie. Ja go tam kojarzę, ale ja się z nim w sumie tak jakoś nie kumpluję specjalnie. Gryffindor, a co? O, Hagrid jest dziwny, to prawda. No, ale podobno się zna na zwierzątkach. I właśnie. Wy macie jeszcze te przedmioty, które dostaliście od Rivera Bottomsa? O, ten kamień, który spada mam, no. Tak, wyciągam kamień i go upuszczam. No i spada. To on jest w ogóle magiczny, bo na niego nie da się rzucić zaklęcia. Spróbuj na niego rzucić Wilgardium Leviosa. No to wyciągam różkę i rzucam Wilgardium Leviosa. Dobrze. I działa. Widzisz? Okej. Okay. Te przedmioty faktycznie są magiczne, tylko trzeba odkryć ten. A ty co miałeś, Bjorn? O... Nie pamiętam. Ty nie wziąłeś tej buteleczki, co nie cieknie? A, tak, no. Jakby trzeba było się spytać kapelusza. Bo kapelusz nam powiedział o tym kamieniu. Bo właśnie, mój kalendarz. Pamiętacie, no. Ja wzięłam ten kalendarz, co pokazuje 100 dni do przodu. No tak. No, to tydzień temu, jak wróciliśmy, to ja spojrzałam w ten kalendarz i tam było napisane śmierć Marty. Ale tej Marty? Nie wiemy, której Marty. Musimy sprawdzić wszystkie Marty w Hogwarcie. Właśnie, to też możemy zrobić. Ja nie wiem, ile jest Marty. No dużo mamy Mart? Bo jedna jest chyba z Gryffindoru. Nie, jedna jest z Ravenclaw. Chcesz jakąś Martę? Ravenclaw? Tak, to i ja, mam... To inną tam. I ma pokój razem ze mną i jest bardzo irytująca i wnerwiająca i... A nie, nieważne, tego nie mogę powiedzieć. Więc o to pokazywało. Potem, po dwóch dniach, pokazywało pogrzeb Marty. A po trzech dniach od tego dnia, czyli za 100 dni, tak jakby po trzech dniach... Moja matematyka się gubi. Pokazywało, że Hagrid zostaje wyrzucony z Hogwartu. Że Hagrid? Za co? Tak. Tego mi to nie pokazuje. I ten właśnie, ten dziwny ze Slytherinu stawiał też jakiegoś... Z czegoś tam wróżył. On wtedy stawiał tarota, bo tam przy ślizgońskiej, przy tej prefektowej łazience to wróżył z kuli. I widział w ogóle dziwnego chłopca w czarnych włosach i z tym... z błyskawicą na czole, z jajem złotym. Dziwne rzeczy widzi. Ale z tych kart wyszło, że faktycznie ktoś zginie w Hogwarcie, ktoś niewinny i będzie o tym gadał przez długi czas. Ten, kto zginie, będzie o tym gadał? Tak. Więc stwierdził, że populacja duchów zwiększy się. Jego słowa. Ale nie wiemy, która Marta, bo w sumie to ja znam jedną na naszym roku, ale... Może ta Marta cię tak zirytuje, że w końcu ją zabijesz. Czy będąc w toalecie, stoicie tam przy wejściu zaraz przy umywalkach, czy schowaliście się gdzieś dalej? Nie no, ja ich pociągnęłam dalej po tym, jak wtedy ten prefekt wlazł. No właśnie, ten prefekt, który wlazł. Słyszysz, jak skrzypnęły drzwi. Do łazienki i wpycham ich tak w trójkę do jednego kibla. A ja wchodzę do drugiego. Mhm. I słyszycie głos. Męski głos. Jest tutaj ktoś? Wychodzę z kibelka. O, znowu ty. Podobnie widzisz tego prefekta z Lizgonów. O, znowu ty. Znowu słyszałem męskie głosy tutaj. To niepokojące, bo jestem sama. Mam cię na oku, Ella. Mnie? Chciałbym tutaj nie widzieć nikogo więcej oprócz ciebie, dobrze? Tak, oczywiście. No, poszłam do łazienki. Dobrze, wycofuję się z tej łazienki.
ale cały czas patrzy na ciebie i zamyka te drzwi. Odczekuję, tak? No, z te 4 minuty. I tak otwieram drzwi, żeby sprawdzić. Patrzysz w lewo, patrzysz w prawo, nie widać go nic. A wy, chłopcy, jesteście przez 4 minuty ściśnięcie we troje w jednej toalecie. Myślę, że jak ona odchrząfuje, to w tej chwili się wylewamy z tej właśnie, z tego hibla. Dobra, chodźcie. Ty mówisz, że znasz Hagrida? No, można powiedzieć, taki trochę przyjaciel. Okej. Okay. No, taki, no można tak powiedzieć. A, ty taki też? Człowiek. No tak, byłem z nim w lesie. Znaleźliśmy tam jednego detektywa. Jakieś magiczne rzeczy. Czekaj, detektywa? No tak. Bo ktoś rozbił namiot w lesie i detektyw szukał sprawcy tego niezaplanowanego tej budowy, no i no, szukaliśmy go. Ktoś rozbił namiot i detektyw szukał kogoś, kto bezkarnie zbudował namiot tutaj? No, tak, a ty byś nie szukał, gdybyś był detektywem w lesie? Czemu w ogóle, skąd detektyw w lesie? Jak się nazywał ten detektyw? Znaczy, no to nie był taki, wiesz, detektyw. To był taki, właściwie, jak to się nazywało? Powiedz mi właśnie, Albrecht, zawiązaliście pewną umowę z detektywem, prawda? Że weźmiesz go do Hogwartu, pomożesz znaleźć nieprzewidzianego lokatora leśnego, a w zamian przedstawisz go na zajęcia. I rzeczywiście pokazałeś go profesorowi Cattleburnowi, ale co potem z nim zrobiłeś? Gdzie go trzymałeś? No w kieszeni, myślę, nie? Tak normalnie. W kieszeni? Teraz też go masz w kieszeni? A on tu nadal jest? Ja myślałem, że on sobie poszedł do mnie. No to skoro nie znaleźliście lokatora, to pewnie dalej szuka, więc... No to mam go w kieszeni wtedy. Więc może zamiast tłumaczyć, po prostu pokazałby. Tak, ty masz detektywa w kieszeni? No tak. Wyciągam go, pokazuję im. Dobrze. Możecie rzucić sobie na Gain Knowledge, żeby wiedzieć, co dokładnie wam pokazuje. Gain Knowledge... Czyli inteligencji. To weszło. Ela, ty znasz się na rzeczach, więc musisz wiedzieć takie rzeczy. Julian, coś ci świta, ale Bjorn, kurczę, jako krukonin, to od razu jest, macie w małym peluszku wszystkie magiczne stworzenia. I widzicie nieśmiałka. Nieśmiałek to taki patyczek, który mieszka na drzewach i broni lasu. Jakiej wielkości był ten namiot? Nie wiem, no nie mierzyłem po tego. Po pierwsze, namiotu. To nie był namiot, tylko szałas, mówi nieśmiałek. One gadają? Wow. Zazwyczaj nie gadają. Właściwie nigdy nie gadają. A ten wam taką patyczkowatą rączką zaczyna wywijać palce i mówi, że to był szałas, nie namiot. Duży szałas? To znaczy, że musiał ściąć z drzewa i nazbierać gałęzi, naruszyć runo leśne, żeby go zbudować. Biorę się tak było. Na do niego. Nie kłamie. Tak... O, to gada. Gada? Skacze pełen serwis. Tak coś czułem. I rozwiązuje sprawy. A tańczy? Oj, proszę mi tutaj takich bezeceństw nie mówić. Ja tu jestem poważny. Detektyw, a nie jakiś błazen. Czy ty go zaczarować? Albrecht. Nie. On taki był, jak go znalazłem. Taki wątły koleś miałby mnie, detektywa, zaczarować. Ty powiedziałeś? Nic.
Ja ci pomagam sprawę rozwiązać. Ja jestem dla ciebie miły. Ale to ja też jestem dla ciebie miły. Ktoś z Hogwartu tą szałas tam rozbił? Ja nie wiem. Ja poszukuję tego lokatora, bo to tak bez pozwoleń? Mieszkać w lesie? A to ten podejrzany typek spod trzech miotł. Ten, co tam rozbił szałas, to on się nazywał River Buttons. Znaleźliśmy jego tak. Pokrowiec na miotłę. Pokrowiec na miotłę znaleźliśmy. No myśmy go spotkali. Wiemy, jak wygląda, powiedzmy. Widzisz, detektywie, to jest ten, jak to się nazywa. Czyli sprawa nadal w toku. Poszlaka. Poszlaka. Gówna poszlaka. Spotkaliście go. Tak, dał nam przedmioty magiczne. Przyjęliście? Na krokami, który spada. No, tak jakoś było. Tak jakoś zostało. Ale to ten River mieszkał w zakazanym lesie? No i miał tam piwnicę właściwie w skrzyni. No, znaleźliśmy kilka fajnych, magicznych przedmiotów. Znaczy znaleźliśmy z kim? Byli był ze mną, byli wtedy jeszcze jeden ślizgon i puchanka. Puchonka, tak. Doskonale pamiętam. Chociaż Albrecht mnie przygarnął i obiecał tutaj pomoc. Głównie. Tak, była Alicia, nie wiem czy ją kojarzycie, ma kolorowe włosy. I był ten nasz wspaniały wróżbita, który szuka szczęścia. To on się słowem nawet nie odezwał, a mówiliśmy przy nim to nazwisko. Bo co za... zapomniał. Co za człowiek? On był w innym celu w tym lesie, więc on dziwi się, zresztą cały jest taki specyficzny. Aż mi głupie, nie wiem dla niego. Ale tak jak mówiłem, znalazłem fajne przedmioty magiczne, znaleźliśmy. O, co jeszcze znaleźliście? No bo on znalazł obieraczkę do warzyw, która obiera wróżyczki. Ja z kolei znalazłem nóż, który można się ciąć i się nie zacina. Znaczy goi się od razu. I się zamieniliśmy. No właśnie, bo on stwierdził, bo on o tym nożu coś wspominał. Powiedział, że znalazł go w lesie. No to tak. No. Alicia to już w sumie nie pamiętam, co ona znalazła. No ale był jeszcze z nami Hagrid wtedy. No. On nam pokazał, jak niezauważenie przejść do tego lasu w ciągu dnia. To ciekawe, czy to się wszystko łączy? No i właśnie ta puchonka, co była spetryfikowana, to myśmy koło niej przechodzili wtedy. Więc coś, co ją zaatakowało, było koło nas. Czyli musimy rozwiązać tą sprawę, żeby wygonać intruza z lasu. Tak zróbmy. Musimy po pierwsze nadać nazwę z tej sprawie. To będzie sprawa... Sprawa rzeka od Rivera. I musimy sobie wzajemnie nadać kryptonimy. Okej. Ja będę odważny. Nie zapamiętam. Siostra... wydawało mi się, że to słowo, które on powiedzieć, to że my komuś, a nie my sami sobie. Widzisz, to tu tak wychodzi, że nieśmiałek. Całkiem. A jak masz na imię w ogóle? Nieśmiałku? Detektyw. Aha. Ja by go nazwać Patyczak. O, że co? Że niby jestem chudy, tak? Ale nawet nie wiesz, jak giętki. To jak patyk. Się zgadzać. Jest Cuthbert i tego nie lubię. Potrzebuję. Dobrze. Więc po skoro był on w kryptonimy i po co my z nim... Czy ten szałas to może być ktokolwiek. Ale tam było napisane, że to jest ten, co spotkaliśmy go pod trzema miotłami. Pamiętasz ten podejrzany typek?
co nam kazał sprawdzić Tuba. I Tuba wróciła do Hogsmeade. Ten, co ty potem mówić, że Menel. To jakieś mugolskie słowo, ja nie rozumieć. I właśnie, bo ta czapka, co ją, ta niby czapka Merlina, znaczy tiara Merlina, powiedziała, że ten River, bo widziała go we wspomnieniach Cuthberta, bo ona wszystko widzi to, co jak ktoś ją założy na głowę, to stwierdziła, że on wyglądał dużo młodziej, tak na 20 lat. I on miał charakteryzację, w sensie umalowany był. Już myśleć, że on charakter mieć. No właśnie, dobrze, że ci... W jakim sensie malowany? Jak obraz malować, to on mieć... Wiem. Było płótno jakby mieć na twarzy. Że po prostu... To jest grupa specjalnej troski. Fantastyczne. Kiedy cię poznałem, Albrecht, to myślałem, że nie spotkam głupszych osobników, a jednak... Ja być bardzo mądry, ja się nauczyć ten język miesiąc przed przyjazd. Tak. Czekaj, bo to, co zauważył Cuthbert, znaczy... Tiara widzi to, co pamiętał Cuthbert, można powiedzieć. Tak, dokładnie. Okej. Okay. I ta Tiara powiedziała, że River wyglądał, znaczy wyglądał, bo dla nas wyglądał, jakby miał te 40, ponad 40 lat. No tak, ale tak. Tiara powiedziała, że był ucharakteryzowany. Że nie wiem, czy miał sztuczną brodę, czy miał jakieś doczepiane cokolwiek. Rozumiem. Że ja tak wiem, używam jest trudnych słów, a nie aż tak. Ja po prostu wolno pojmuję. Wiem, fantastyczna to jest grupa detektywów. Albrecht, powiedz, że... Albo mógł wypić eliksir postarzający. Ale to wtedy po co się malować? Znaczy... To wszystko jest bardzo skomplikowane. Zmiejmy temat. Zmienić temat, musimy go znaleźć. No tak. Ale zmieńmy temat z tego, że był umalowany. Albrecht, powiedz, że z tobą chociaż porozmawiam, proszę. Bo cały czas o Riverze mówimy, tak? Jezu. Na Merlina. Ele, jak chcesz, to możesz ze mną porozmawiać. Ja tu jestem najbardziej pojęty z nich wszystkich. Chociaż mam mózg wielkości paznokcia. Obawiam się, że to jest prawda. Jak chcesz z kimś porozmawiać, to zaraz ci tu dam kogoś do porozmawiania. I wyciągam czaszeczkę. Czy główkę, nie czaszkę. Tego krzacza. Trzymają w rękach. Proszę pani, on trzyma ją w rękach. Trzymam ją w rękach. No. Dobrze, więc w tej chwili słyszycie, jak czaszka otwiera usta i mówi głosem ślizgona, którego dzisiaj spotkaliście przy stole. To na pewno był Julian, on jest taki cwany. On musiał mieć ten eliksir skurczający. No widzisz, zrzucają na mnie twoje winy. Jakie moje winy? Ja nic nie zrobiłem przecież. Niech tak będzie. No, to chcesz to porozmawiać? Nie. Z osobami, które plotkują na twój temat? Ciekawe, kto na mój temat. No ja wiem, kto na mój temat plotkuje i wolę nie wiedzieć, co ta... Co ta Marta pewnie. Mówi za mój... Chociaż daj. Podaję. Biorę. I zniszczyła moją taśmę, rozumiesz? Zniszczyła tą taśmę. Jakby, nie wiem, to była jej własność, niszczy czyją własność. Ja napiszę na nią skargę do naszego opiekuna domu, bo tak nie może dłużej być. A mi już po prostu... Na pewno to nie ty ją zabijesz? My po prostu mamy wspólny pokój i mamy go przedzielony taśmą. To tylko tyle. To bardzo śmieszne, że w waszym język pokój... To też jak się nie kłócić.
a one też mieć fizyczny. Zabawne. One mają pokój, ale nie mają pokoju. Ja już jej pokażę, ja jej zaraz też napiszę skargę, oddaję ci tą czaszkę. Znowu słyszysz tego ślizgota. Ktoś jeszcze chce sobie posłuchać swoich plotek, czy... Słuchaj, ten ślizgot mówi, ja też mu doleję eliksir do kubka, zobaczysz na kolejnym śniadaniu. Okej. Tak zapamiętując to sobie podaję Albrechtowi. No biorę. A i co mówił o Albrechcie, tak? No. No, Albrecht to jednak taki dobry uczeń. Przyniósł mi ostatnio na zajęcia nieśmiałka, rozumiesz? Romualdo? Nieśmiałka, który mówił. Ciekawe. To się nie zdarza codziennie, ale niestety nie poznałam sekretu, dlaczego tak się stało. Może wezwę go jeszcze raz na pogawędkę, to wtedy mi opowie, dlaczego taki jest, jaki jest. I słyszę ten głos nauczyciela od opieki nad magicznym stworzeniem. Mhm, jasne. No widzicie? Jak ktoś jest dobry, to go nikt nie obgaduje. O, to ja zawsze być dobry, to pokaż. A widziałeś tego Norwega? Widziałaś tego Norwega? No widziałam. Szkoda tylko, że nie mówi na naszym języku. Nie no, przecież mówi, a do czego ci jest potrzebny taki język, nie? Zawsze pozostaje język ciał. Wiercie, całe robi jak był blado, miał taką bladą skórę z piegami, to widzisz, że piegi nagle znikają pod taką czerwoną falą, która zasłania jego całą twarz. O, chyba się zepsuć, proszę. O, widzisz, braciszku, widzisz, bardzo dobrze, znajdziemy ci tą dziewczynę. Ja od razu ją w szmatkę zawijam do torby. To co robimy, bo jeszcze jest mój kot, który mówi w języku węży. Czy ktoś z nas rozumie język węży? Tiara, którą ma Cadbert. Ja mam Andrzeja, może on rozumie, a on umie pisać. Czekaj, co? Czekaj, czy twój kameleon potrafi pisać? No oczywiście, że tak, twój Andrzej nie potrafi? Masz bezużyteczne zwierzątko. Mój syczy w języku wężów, on umie pisać, a twój co umie? Ugla... Nie, Ugla umie dziobać i latać. Tak, Ugla jest spoko. I dziobie po szwedzku. Jak dziobie, to przykład składa meble. Robi takie, jak dziobie w... O, wiem. Jak dziobie w drewno, to robi takie od razu wejścia jak na ten. Na kołki. Tak, na kołki, albo taki krzyżak się odbija, jak od śrubokręta. Tak. Dobrze. I jak listy przynosi, to wszystkie listy są obrazkami. I coś pokazuje. Jak otwierać list? Do tego potrzebujesz dwóch osób. Dwóch osób. Narzędzia. Nóż. O Jezu. Dobrze. To możemy w sumie sprawdzić, bo może ten River tam wrócił. Czy wyście to rozwalili, ten szałas? Nie, zostawiliśmy jak było w sumie. To dobrze, bo ten szałas może być magia, magiczny. To mógł oddać. Ale to teraz będziemy się interesować tym szałasem, czy idziemy do Carberta? W tym szałasie już nic nie wiem. No, fajnie by było iść do Cadberta, ale ja nie mam pojęcia, gdzie on jest. On cały czas znika i rozmawia z Tiarą. Może w pokoju siedzi. No, możecie iść. To idźcie sprawdzić. Ja polecę po mojego kota. I spotkamy się przed wejściem do Hogwartu. I postanowimy, co dalej. Jak zobaczycie, czy jest Cadbert. Ale tym głównym wejściem? Tak. Chyba, że jeszcze tutaj...
Bo dobrze by było znaleźć Hagrida, tak? Bo on was ostatnio zaprowadził do tej chatki. No, raczej on nas do lasu zaprowadził. Chatkę znaleźliśmy przypadkiem. Okay. Dzięki mnie! Ja wam wskazałem drogę przecież. A wiesz, no, jak znaleźliśmy do tej chatki jeszcze raz? Oczywiście, że wiem, to jest mój las. Ja znam wszystkie tereny w lesie. Ale tak, żeby nas nie złapali. A tego to nie wiem, bo mnie raczej nie łapię, jestem patyczekiem. No, ja znam ścieżkę do lasu, jak przejść bezpiecznie. Okej. Dobra, czyli my idziemy do swojego dormitorium zobaczyć. Przy okazji może... No, jak będziemy szli do głównego wejścia, to zobaczyć, czy Hagrida znajdziemy. Dobrze. Więc wychodzicie z łazienki w takim razie, rozglądając się, czy nigdzie nie ma tego prefekta, ale nie. I rozchodzicie się w dwie różne strony. Krukoni idą do swojej wieży, a Ślizgoni do swoich lochów. Zarówno pierwsi, jak i drudzy musicie przejść przez klatkę schodową. I kiedy ty, Ello, i ty, Bjornie, przechodzicie w górę schodów, macie wrażenie, że coś jest nie tak. Wszystkie obrazy na ścianach zachowują się niecodziennie. Tak. Trochę rozglądają się niepewnie, zaglądają za plecy. Jeden z obrazów przedstawiający wędrowny cyrk, zamiast jak zwykle rozłożyć namiot i bawić się i zapraszać do siebie, żeby obejrzeć spektakl, pochował się w podróżnych przyczepach i po prostu pusty plac jest teraz. To dziwne, Bjorn. Faktycznie to nie być norma. Jest ktoś, kto tak... Hop, hop! I pukam w ten obraz, w ramę. Mhm. Widzisz, jak jedna osoba pojawia się w okienku tej przyczepy i tylko tak zostawia okiennicę. O, duchy, obrazy się bać, to nowo. To nowo. No właśnie. Nowość. Nowość. Tak. Ja sić. Zawsze zapominać końcówka. Końcówki ważne. Wiecie, co wygląda, że jeden obraz musi być na swoim miejscu, bo pilnuje wejścia do waszego jego pokoju wspólnego. Uh-huh. W sensie do krukonów, tak? Tak. No to idziemy tam. No. Niech sobie przypomnę, co dokładnie przedstawia ten obraz. Niestety zapomniałam. Na pewno musicie najpierw odgadać zagadkę, żeby do niego wejść. Tak. A po drodze nie ma jakichś obrazów takich? Czy wszyscy po prostu uciekają w popłochu? Przepraszam, to nie jest obraz, to jest kołatka w kształcie orła. Prowadzi do waszego pokoju wspólnego. O se pogadamy. Tak, ale w każdym razie po drodze rzeczywiście były kolejne obrazy. Zazwyczaj... O ile tam był jakiś portret, ta osoba po prostu odwracała wzrok, nie patrząc na was i udając, że was nie słyszy. Na przykład Sir Cadogan odjechał na swoim koniu, kiedy się tylko pojawiliście. I widzicie, że jego... I schował się tak, jak po prostu wskoczył w krzaki i przestaliście go widzieć. Hej! Życzę jakiegoś obrazu. A Sir Cadogan raczej należy do tych odważnych postaci. To jest niepokojące. To wyciągam różdżkę. Jak słyszycie, to widzi, to też wyciąga. Słyszycie głosy rycerza. Uważajcie! Nie przyglądajcie się za długo obrazom, bo możecie zobaczyć coś przerażającego. Na obrazach tak przerażać. Głowa wam wystaje zza krzaków, tak rozgląda się, wychodzi razem z koniem z tych krzaków i podjeżdża do was bliżej, tak zaraz przy ramię.
Tak mówi szeptem. Nie wiecie jeszcze? O, coś się stało? Znowu? W obrazach grasuje monstrum. W obrazach? W obrazach. Ale jak przechodzi przez obrazy? Czai się w każdym możliwym obrazie. A najbardziej w tych leśnych. A widzisz, że ja mam las ze sobą. Nie, raz tu, raz tam, raz tam. A ja mam las za sobą i dlatego teraz tam siedzę i bronię tego lasu, żeby się nie pojawił ten potwór. A co się może stać, jak się pojawi on? Nikt dokładnie nie wie, ale każdy się boi. A to was nie można namalować potem jeszcze raz? No można, ból to ból, prawda? Jakby ciebie też ktoś zeskrobał z płótna, to też by cię bolało. A jakiego... Co? Jakiego płótna? No płótna. Patrzysz na płótno. Ale my nie jesteśmy namalowani. To wy jesteście namalowani. Nie, to wy jesteście namalowani, a my nie jesteśmy namalowani. Nie, to wy jesteście namalowani. Nie, to wy jesteście. No przecież u nas się nie zmieniać wszystko tutaj za ramką. Inny widok. U was nie, cały czas inaczej. Cały czas taki sam widok u was. I też no. Się poruszacie, tak jak my. Ale to... Nieważne gdzie, ale jaki potwór. Pokażę wam. Słyszałam, gdzie teraz siedzi. Chodźcie za mną. Wjeżdża na sąsiedni obraz. Chodź. Bierzesz miarę robić krok do środka. Nie, to oni są namalowani. Idzie. Prowadzi was trochę wyżej. Na piąte piętro i zatrzymuje się przy obrazie takiego jeziorka. Jeziorko, zazwyczaj przy jeziorku był rozłożony kocyk piknikowy, jest stało jedzenie i tam dwie panie sobie herbatkę piły. Teraz tych pań nie ma, kocyk jest też zwinięty. Stoi w tym miejscu rycerz na swoim koniu i tak patrz się tam, po drugiej stronie jeziora. Tak niemalże spikselowany obraz widzicie w głębi. Porusza się coś rzeczywiście pomiędzy drzewami. O, ciekawa metoda malunku. Takie ale patrzcie! Kwadraciki. Ja go odegnam! I biegnie teraz naokoło jeziora i wbiega w ten las, a widzicie tylko takie poruszające się drzewa. A po chwili ser wychodzi. Szczęśliwy. Udało się. Przegnałem. Tak się broni obrazów. Panienko Margaret, piknik, może na piknik? Fantastycznie, bardzo dobrze ci poszło. To być mniejszy problem niż się spodziewać na początku. Ale trochę żałować, że my poświęcić czas na ciebie. Ale on przeszedł dalej. Tak łatwo się, ja go tylko odgoniłem. A co to za potwór, jak on wyglądać? Jest prawie cały ciemny. Wielki, obrośnięty futrem. I ma wielkie zębiska gotowe odgryźć ci każdą kończynę. A ile on mieć kończyn? 4. Taki pies trochę. Jeżeli chcecie wiedzieć coś na jego temat, to ja wiem, kto może to wiedzieć. A ty go nie widzieć przed chwilą? Ja go widzieć, ale... O już! Nie rób mi tego! Ja go widziałem. Ale więcej na jego temat może wiedzieć jedna osoba. Kojarzycie profesora? Nie kojarzycie profesora... żadnego profesora. Żadnego? Profesora Basila Fromsaka? Jakiś obraz? Który to był? Kojarzycie profesora Basila Fromsaka? To że nie jest żadnym z waszych nauczycieli. No właśnie. Jest byłym dyrektorem Hogwartu przed Dipetem. Jego obraz na pewno wisi w gabinecie dyrektora, ale ma też swoje obrazy w dwóch innych miejscach w Hogwarcie. Jeden przy wielkiej sali, a drugi w bibliotece. No, oczywiście, że my kojarzyć. Co ty się pytasz? On jest najmądrzejszy z nas wszystkich. Doskonale wiem,
z czym mam do czynienia. Z tobą to nie jest zbyt duża konkurencja, przyznać muszę. Nie obrażaj go. A, ja myśleć, że jak ślizgoni tak robią, to tak ślizgoni są koleżeńsko. Niedobrzy. Oni tak się brzydko obrażają. To tak bardzo brzydko. My jesteśmy mądrzy. Ja myśleć, że taki zwyczaj. To ja przepraszać w takim razie. Przepraszam. Ale już się nie stało. Ja jestem mocny, twardy i dam radę sobie ze wszystkim. Sir Cadogan odjechał na swoim koniu, zostawiając obraz pusty. Nikt nie wrócił do piknika. Ale wy się czegoś dowiedzieliście na temat obrazu. Co? Ty myśleć, że my po chłopaków pójść. To może ja wezmę tego kota i wezmę ten kalendarz, bo nie sprawdzałam dzisiaj w sumie z rana, co dzisiaj będzie za data dziwna. A i tak się spotkamy, więc... A ty weź swój przedmiot, bo w sumie nie wiemy, co on robi dalej. On wyciąga z torby tą butelkę, zdecydowanie niepasującą rozmiarem. Trzeba się będzie temu przyjrzeć, bo każdy z tych przedmiotów coś dziwnego robi. Ten też musi. To być butelka, nie wylewka. No tak. I pokazuje, się nie wylewa. A wlałaś coś tam do środka? Co? Wlałaś coś tam do środka? Coś tam wlałem, pewnie, żeby sprawdzić, czy się nie wylewa faktycznie. Dobra. Więc rzeczywiście nie wylewa się. Nawet jeżeli nada jest odkręcona, a ty ją tak niechcący przechylisz, to się nie wylewa. Dopiero jak specjalnie nachylisz, to się wylewa. Na lewy, tak biorę. No to się nie wylewa. Się nie wylewać. Ej, no. To przydatne w sumie tobie. Do eliksirów. A, tak. Nie. To nie ty jesteś ślamazarny. Tylko ty. Dobra, może idźmy po tą... Idę po kota. Idę po kalendarz. Twój kot... Jak mama mówić, że ty nie ślamazarna? Mama mnie nie zna. Kiedy chodzisz do twojego pokoju, kot siedzi na twojej poduszce. Na łóżku. No cześć, i myje się. Myje się. I jak tam? Podnosi do ciebie wzrok z wystawionym językiem w połowie i miauczy. Miau. Przestałeś syczeć. Tak. Kiwam ci głową. Miau. A tak bym prawie mogła z tobą rozmawiać. No widzisz. Ale to dobrze. To bardzo dobrze. Przynajmniej nie będziesz wzbudzał niepotrzebnej... Nie będziesz wzbudzała niepotrzebnej dziwnych reakcji, także dobrze. Ale już nie połykaj niczego, co tutaj jest na ziemi. Proszę. Połkniesz jeszcze jakąś fretkę, czy... I wtedy się zaczyna dławić, widzisz jak dławi się i wypluwa na twoją pościel kawałek płaczka. Podnoszę. I odkładam na łóżko Marty. A jakbyś chciał sikać, to tam. Patrz na ciebie, jakbyś nie musiała mówić, gdzie jest jego kuweta. Bardzo ładnie. Tak jak się uczyłam. Tam to łóżko, sikać. Idealnie. Płaczka patrzy, czy to czasami nie jest jakaś część znowu tej wylinki, czy czegoś. Nie, to zwykły kłaczek. Nie, to zwykły kłaczek. Dobra. Oj. Prawdopodobnie przez te dwa dni już zdążył strawić tą wylinkę. Na stronę Marty oczywiście kłaczek poleciał. Kotek pobiegł za nim, żeby złapać, ale w połowie zrezygnował i podszedł zwyczajnie do tego łóżka Marty i tak pozurkami o jej kotarę tak... Grzeczny kotek, grzeczny. Dobrze, to moje papiery i biorę ten kalendarz. I sprawdzę, co jest za 100 dni. Tak. Bis gubi skarpetkę. No, nawet takie rzeczy są zapisane.
Może będę mogła ją znaleźć i zdobyć dodatkowe punkty. To nie jest głupie. Dobrze. Szkoda, że nie jest napisane gdzie. A jakbym spróbowała coś napisać w tym kalendarzu, da się? No rzuć na magiczne używanie przedmiotu. O. Okej, co piszesz? Pisze, Ella znajduje skarpetę. Okej. Musisz teraz wybrać, czy ten przedmiot niszczy się, ale spełnia swoje zadanie, czy robi coś niespodziewanego, ale nadal pomocnego, czy nie działa tak mocno, jakbyś tego chciała, albo czy przyjmujesz kondycję na siebie jakąś. To drugie jest ciekawe. Coś niespodziewanego, ale pomocnego, coś niespodziewanego, tak? Ale pomocnego, okay. Tak. Napisałaś, Ella znajduje skarpetę, tak? No dobrze. I w tej chwili twój kot, Fen, przynosi ci skarpety Marty. Hej. Ale już trochę wiem coś, co, jak to działa. Biorę ten wpakuję do torby, w sensie ten kalendarz. Mhm. Skarpetę. Słyszysz, jak te skarpetki uderzają o podłogę, jakby było w środku coś ciężkiego. O, no to oczywiście, że sprawdzam, co jest w środku. Grzebiesz w tej skarpetce Marty. Tak? Wyjmujesz medalik. Złoty, który przedstawia taki połowę serduszka. Łamaną, jakby ktoś miał drugą połowę. Marta ma chłopaka. To trzeba wykorzystać. Biorę ten medalik, w sensie tą połowę tego serduszka, wkładam w skarpetę, a drugą skarpetę zawieszam za oknem. Dobrze. W tym czasie w Lochach Albrecht i Julian dotarliście do swojego dormitorium. Mieszkacie tam we czwórkę. Albrecht, Julian, Cuthbert oraz Thorfinn. A w tej chwili jest całkowicie pusto. Nie ma wróżbity, nie ma również właściciela Tiary. Rozglądam się za jakimiś śladami, może? Nie wiem, no, miseczka z łakociami, która gdzieś tam leży, jest bardziej naruszona. Dobra, rzuć na wiedzę, na intelekt. Nic nie widzisz. Zadasz sobie doświadczenie. Za siódemkę nie ma, bo to był częściowy sukces, nie? A piątkę masz. Ale wcześniej było siódemkę. Nie, za siódemkę nie ma doświadczenia. Dobrze. No, no nie ma Carpeta tutaj. Andrzej? Dasz radę wywęszyć Carpeta? Patrzysz na miejsce, gdzie powinien być Andrzej i go nie widzisz. Detektywie? Tak! Widziałeś Andrzeja? Od czasu, kiedy jeździł na łasicy, to nie. Andrze? No, przebiegał. Łasica. Andrze, gdzie Andrzej? Łasica zaczyna się kręcić w kółko ze swoim ogonem. To patrzę, czy czasem nie jest niewidziany na ogonie. Czy dotykasz tego ogona i rzeczywiście czujesz taką narośl w kolorze futra. Wtedy tak podnoszę go, próbuję to czepić od ogona po prostu. Tak podnosisz i tak podnosisz od razu za kameleona. Kameleon trzyma ogon i podnosisz też łasicę. Andrzej, puść go. Puszcza. Puszcza? Chciałem go tak pogilgotać od spodu. Trzymaj swojego Andrzeja.
No dobra, dawaj. Tak, mam go przed sobą jak kanapkę, patrzę mu prosto w oczy. Andrzej. tylko jedno oko patrzy na ciebie, drugie nie. Dobrze, standardowo. Andrzej, potrafisz wywęszyć Hafberta? Albo jego tiary przynajmniej? Rzuć na magiczne zwierzęta, opiekę nad magicznymi stworzeniami. To jest na lojali. 8. Szczęściowy sukces. Czyli wybierasz... wybierasz stworzenie. Robi tak, jak chcesz, ale bierzesz kondycję. Stworzenie robi tak, jak chcesz, ale zwraca czyjąś uwagę. Stworzenie nie robi tego, co chcesz, ale coś innego pomocnego się tobie przytrafia. Jeszcze ostatnia opcja. Okej. Okay. Więc Andrzej zamienia swoją barwę z tej brązowej w kolorze futra łasicy na kolor Gryffindoru. I miga tak jak niczym jakaś, jak światła na przejściach Mongoli. Tak miga. Czyli co, ty chcesz mi powiedzieć, że on jest tych, u gryfonów? Kręci głową. Co, Andrea... Chodzi o Hagrida? Kiwa głową. Widzisz, a ten twój Andrea co potrafi? Niestety nie wiesz, Andrzeja. Andrze, weź znajdź Hagrida. Po zapachu na pewno go poznasz tam. No, no rzuć na opiekę nad magicznymi stworzeniami. Your loyalty. Właśnie, jak to jest z punktami szczęścia? Jak używasz, automatycznie masz 10, ale nie masz doświadczenia. Czy one się regenerują? Punkty szczęścia wykupujesz za pełne doświadczenie. A, widzę. No to mam jeszcze 2, to zmarnuję jednego. Czy przewięcę? Zużyję. Andre wyskoczył z waszego dormitorium do pokoju wspólnego i pognał. Biegnę za nim. Znaczy, dużo powiedziane biegnę. Ja też lecę za nim. Dobrze. Wybiegacie na do pokoju wspólnego, później na korytarz. Chwilę później przebiegacie przez hol główny i wybiegacie blisko szklarni hogwartzkich. I widzicie właśnie, że w pobliżu stoi profesor od opieki nad magicznymi stworzeniami, profesor Cattleborn. A obok niego Hagrid. Tyle, że Hagrid trzyma takiego wielkiego wielkie owłosione stworzenie koloru takiego beżowego, którego nie widać ani pyska, ani łap, ani niczego, tylko wielka taka kula owłosiona. A profesor mówi do niego: ale Hagrid, ile razy mam ci mówić? To, że jakieś stworzenie wychodzi do ciebie z zakazanego lasu, nie znaczy, że musisz je przeprowadzać do szkoły. Ale on był taki miły! I merdał! Czym merdał? On nawet ogona nie ma. No tak, kuperkiem. Merdu. O, Hagrid. Dobrze, że przyjaciele! Cholipka, dawno was nie widziałem. Cześć. Poznajcie merdę. To jest merdę, bo merda. Tak giba całym tym stworzeniem. I czym to jest? Ja nie wiem, ale profesor też nie wie. Może nowy gatunek jakiś? Może tak. Ja myślę, że to jest skrzyżowanie bobra. Ale nie wiem z czym. Przyglądam się temu dokładnie. Możecie rzucić na intelekt, czy rozpoznacie to. Czy to jest dziobak? No nie. Nie macie pojęcia, co to jest. I rozumiem, że jak się ma maksymalne szczęście, to już nic nie można dzisiaj zdobyć. Doświadczenie? Mhm. Jak nazbierasz doświadczenie, to możesz od razu się rozwinąć. A, od I razu? I potem zerujesz, tak. Nie musisz czekać na koniec sesji.
Okej. Meldy jest bardzo przyjazny. Zaraz wam pokażę, jaki jest przyjazny. Tak podwija te futerko i widzicie takie dwie pary oczków patrzących na was. Nie słodko patrzy. Bardzo. Ale mniejsza z tym. Widziałeś może Cuthberta? Nie widziałem Cuthberta. To jest wasz kolega, nie mój. No tak, tak. W ogóle mam wrażenie, że Cuthbert mnie nie lubi. Nie wiem dlaczego. Jak można ciebie nie lubić, no? Masz takie fajne mam takie wrażenie, ponieważ kiedy ostatni raz się spotkaliśmy, to powiedział do mnie: nie lubię cię, Hagrid. Więc myślę, że to wrażenie jest bardzo mocne. Wiesz co, on po prostu jest nie jest szczery ze swoimi uczuciami. Nie martw się nim. Ale za to Thorfinnowi trzeba urządzić imprezę. Ja o tym pamiętam. Wy też pamiętacie? W jego rodzinach? Oczywiście, że pamiętam. To już za 2 miesiące. Siedzi przecież z nami w pokoju, więc jak możemy nie pamiętać? No ja już szykuję. Buduję specjalnie pod altankę. Mam nadzieję, że nie w lesie. Obok lasu. Właśnie jak budowałem, to przyszedł do mnie Merde. To co, dobrze, że obok lasu, a nie na przykład pod tą wierzbą. Profesor nadal stoi, słuchając waszej rozmowy i tak... Dobrze, Hagrid, ale jak przyszedł do ciebie, to weź go idź odprowadź, dobrze? Ja nie chcę, żeby mnie zawiesili po raz 60 w tej szkole. Dyrektor już jest na granicy. Jak zobaczymy jeszcze z jednym niebezpiecznym stworzeniem, to wygnaj mnie na dobre. Jakie niebezpieczne? No wcale nie jest niebezpieczne. Skąd wiesz? Pana. No... Gryzie, nie gryzie. Merda tylko ogonem. Znaczy... No, nie ma ogona. Czymś. Merda chyba swoją tylnią częścią ciała. Dobra. Wy dwaj przypilnujcie Hagrida, żeby odprowadził to do zakazanego lasu, dobra? Dobrze, panie profesorze. Dobrze, panie profesorze. Jak odprowadzicie, to dajcie mi znać, to wam może przydzielę jakieś te punkty. Ani słowa. To Andrę przyślę do pana, bo mamy też inną sprawę do załatwienia. Dobra. Ale jak coś jest... Tylko uważajcie to pod tym zakazanym lasem. To jednak nadal zakazany las. Oczywiście, nie będziemy wchodzić do środka. No. Tak, do widzenia, panie profesorze! Idzie z tym merdaczem przed sobą. No nie, ten merde jest naprawdę duży, chociaż w rękach Hagrida tak się nie wydaje. Ale kiedy się do was zbliży, to macie wrażenie, że może ważyć tyle, co nawet Albrecht. Co, Albrecht? No tak, bo ja większy jestem. Mhm. No, Hagrid. Mamy coś do zrobienia, ale musimy znaleźć jeszcze dwójkę. Kojarzysz tych... To norweskie rodzeństwo? Tego, znaczy, co nie umie mówić i tego... To nie jest norweskie rodzeństwo. To nie jest norweskie rodzeństwo. To on jest Norwegiem, a ona nie jest Norwegiem. To jest... Okay. Mają wspólną matkę chyba? Nie. To... Ojca? Nie, mają jednego rodzica wspólnego, a jednego innego. To trudne. No, to półnorweskie. Ja też mam jednego rodzica, ale drugiego nie. To chyba tak, nie Harry, jestem wiem. Tak jak oni. Skąd wiesz? Dopiero pierwszy raz ci mówię. Musiałeś mi kiedyś powiedzieć. Przecież nieraz rozmawiamy o pierdołach. Może i tak. Dawało mi się, że rozmawiałam z hipogryfem, nie z tobą. Chodźmy. To idziemy ich poszukać. Nie, idziemy do zakazanego lasu.
Ale najpierw musimy taką dwójkę znaleźć. Najpierw tych dwóch konów znaleźć. Ale ja z Meldem nie wejdę do zamku. No to ja, tak. Ja go mogę zmniejszyć i go schowasz sobie pod płaszczykiem. Ale to go nie zaboli. Nie zaboli go, ja sam siebie zmniejszałem. I mnie nie bolało. To może jak go zmniejszę, to mogę go na stałe zachować w zamku. Nikt nie zauważy. Nie, Hagrid, to jest głupi pomysł. To jest idealny pomysł. Zmniejsz go. Wyciąga przed siebie ręce. Dobrze. Więc ja rzucam diminuendo. No, na magię? Tak. 12. Mhm. Widzicie, jak Merdy zmniejsza się do takich rozmiarów, żeby zmieścić się na dłoni Hagrida. I chrani, o, kto jest taki ładny merdaczem? Kto jest? I tak go pyka. I rzeczywiście widzicie, jak się zaczyna merdać. Perek, tak, aż cała sierść się trzęsie. I go tak bierze i chowa do kieszeni tutaj. I Merdy wystaje. No, to teraz możesz wejść. To naprawdę jest głupi pomysł, ale mniejsza z tym. I wchodzicie do głównego holu, gdzie czeka już na was Ella i Bjorn. O, znaleźliśmy was. O, znaleźliśmy was. O, powtarzacie po sobie. Śmieszne. Tak, mamy Hagrida za sobą. To jest spoko, ale mój kot przestał syczeć. Hagrida i Merdę. Poznajcie Merdę. Co to jest Merdę? A to. Ja też chcę się dowiedzieć, co to jest. Taka kulka mała. Kulka taka z futra. No, ale był większy. Wyszedł z nakazanego lasu. Mm-hmm. Wcale nie jest niebezpieczne, skądże. Nie. Czy ja mogę się domyślać, co to jest? Albo spróbować się domyślić? A to rzucie na intelekt. Merdy, no. Merdy. Brzmi jak kupa. U, 9. Okej, okay, częściowy sukces, Bjorn, więc... to też jest częściowy sukces, 7. Tak? Mhm. Od 6 się zaczyna, czy nie? Od 7 w górę. Okay. Więc powiem wam, że jest to coś z gatunku pufków, ale jakaś odmiana, której nie kojarzycie. Pufków? To jest coś jak pufek, ale pewnie dzikie. Kojarzycie pufka. To nie jest pufek, to jest merdę gatunku merdowatych. Pufek, takie... Co wy robicie na lekcjach? A taki... Dobra, już widzę. Czaruje? Pufek? Nie. To może czy być ja? Dziki pufek. Co? Spytałaś się, co robimy na lekcjach, to ci powiedziałem. Ale wy się w ogóle nie uczycie. Pufek. Takie małe, kulkowate, ale niegroźne. Ale to nie jest małe. Wielkie. Dlatego to jest jakaś odmiana. Może dzika, skoro wyszło to coś z zakazanego lasu i Hagrid. Czy ty powinieneś to wnosić do szkoły? Nie, zabronili mi. I właśnie musimy to odnieść. On był... Okay. Więc mówicie, że to jest pufek, tak? No, coś w stylu pufka. O... Nie wiem, na ile groźne. O, a myślicie, że są książki o nim w bibliotece? W sumie na pewno. Hmm. A przy okazji... A z obrazkami? A ty nie umiesz czytać? Umiem, ale obrazki są fajne w książkach. Co ja robię tu? A najfajniejsze są takie, które pokazują instrukcje, na przykład takich dwóch ludzi, że jest potrzebny nożyk do czegoś. Na przykład instrukcje do otwierania listu. Mam taką sowę, może chcesz ją. Masz sowę? Zawsze chciałam mieć sowę, ale nie mam sowy. A co masz? Każdy ktoś ma. Merdę. Ale to nie miałeś żadnej sowy, żadnego szczura? Nie, tatko powiedział, że ja jestem wystarczającym wyzwaniem dla niego, że nie potrzebujemy zwierząt. Ale kiedy przyszedłem do Hogwarts, to poznałam tyle magicznych zwierząt fajnych.
No. Rozumiem. Ale wiesz, że to Merde musi wrócić do zakazanego lasu, bo jeszcze ci niechcący czy coś wyrzucą. Ale nie może wrócić, takie... jest maleńki. Odczaruję go, jak tam dojdziemy. Ale to możemy poczytać o nim, a przy okazji możemy sprawdzić ten obraz. Pogadać z tym dyrektorem Bjorn. Bo właśnie, bo coś się czai w obrazach, panowie. Bo my was szukać, bo jest potwór w obrazach. Hagrid, możesz się przydać. W sumie. Ja się nie znam, znaczy... na obrazach. Na obrazkach w książkach, tak, ale na obrazach. To czekaj. Czyli teraz szukamy potwora na obrazie, a no bo... co z Cuthbertem? A co z Cuthbertem? No wyście mieli znaleźć Cuthberta. No nie ma go w pokoju. No, nie ma go. Pewnie gdzieś się zamknął z tą tiarą i gada z nią. Może w jednym z tych kiblów, co tam byliśmy w damskim. Nie, bo wszystkie były otwarte. Ale no. Do biblioteki możemy iść, bo tam właśnie Sir, ten rycerz taki, co jest, on powiedział nam, że mamy zapytać obraz byłego dyrektora. On wszystko wie podobno. Może wie, gdzie jest Cuthbert. I przy okazji musimy się dowiedzieć, co za potwór straszy na obrazach. Bo podobno w ogóle nie widzieliście po drodze, jak wszystkie obrazy? No nie. Jakoś mnie średnio interesują. No tak, czego my się spodziewać? Oni się nigdy nie rozglądać. No to ślizgoni, tak? Ej, to, że ślizgoni, znaczy, że gorsze, okej? Okay? Zamknięci w piwnicy i tam tylko siedzą. My nic nie widzą. No, w piwnicach się obrazów nie trzyma, bo w piwnicach jest za wilgotno. Tak, to było nawet mądre. Dobra, idziemy do tej biblioteki. Wystarczy raz powiedzieć Eli, słowo biblioteka, żeby od razu zapragnęła tam być. Widzisz, że Bjorn nawet ucieszony idzie, bo książki przynajmniej nie mówią, że nie potrafi mówić. Ale mówię, że nie potrafi czytać. No skąd ty wiesz? Ma 3 intelektu. Jest handlistą. Chodzicie do biblioteki. Jest niedziela, więc kilkoro uczniów siedzi zapotkanymi nad pracami domowymi. Dlaczego ja to muszę robić? Przecież to jest głupie! Chodzę do nich, to jest mądre, ucz się, będziesz mądrzejszy. Co ty możesz wiedzieć? Mrożę ich wzrokiem. Jestem najmądrzejszą osobą na tym roku. Kłóciłbym się. Jeszcze wtedy byśmy się kłócili. Na pewno. Widać to po naszych rozmowach, kto tu jest najinteligentniejszy. Dobra. Ty nie rozumiesz naszej trójki. Bo jesteście chłopcami, chłopcy są głupsi. No logiczne, tak? To prawda, Ella. Masz rację. Widzisz, Hagrid się zgadza. On jest wyjątkiem, okej? Nie wszyscy Ella, są tacy jak on. Może ty użyć zakładka, żeby... No po... tak. Znajdziemy Pufka. Zaraz. No to... Ella pomoże mi znaleźć książkę o Pufkach? Tylko wiesz, takiego większego pufka. No to zobaczymy. Pewnie są różne rodzaje pufków i wtedy Hagrid sobie poczyta. My pogadamy z obrazem. Rozglądam się już tak za tym obrazem. Mhm, i rzucam, w sensie zakładką rzucam. Okej. Okay. Też jestem użyciem magicznego przedmiotu. No i oby weszło. Częściowy, ale wiesz co, ja sobie spalę lak, żeby być tak idealnie, żeby... Więc zakładka idzie do działu z magicznymi stworzeniami. Na początek tak przymierza wszystkie książki, a potem wskakuje do jednej. Widzicie, że okładka jest takiego czarnego koloru ze złotymi żółwieniami, nawet dosyć spory egzemplarz. I widzicie najprzyjaźniejsze dzikie stwory świata, tak. I Hagrid, może jednak to nie jest nic groźnego i nikt ci nic nie zrobi, jak to będziesz trzymał i pokażesz. Otwieram mu tą książkę. Zagląda, ale nie ma obrazków.
tylko przeczytaj. No dobrze. Ale wiesz, przeczytasz, sprawdzisz i powiesz profesorowi, że możesz trzymać merdę ze sobą. Widzicie, zwłaszcza, jak teraz jest taki nad mały. Nad waszymi głowami Hagrid stoi to wielką księgą i tak... Lasa Anglii i Szkocji. Możecie Bjorn poczyta. Dobrze, to chodźmy poszukać tego obrazu. Cała sesja. Olek udaje, że umie czytać Bjornem. Tak siedzą obaj, tak przed książką i po literze czytają. Obraz, tak. Obraz z profesora Bazila. W części, gdzie są stoliki do czytania i odrabiania lekcji, gdzie tam właśnie zganiłaś jednego pierwszoroczniaka, który załamany siedzi tam nad pracą domową. Rzeczywiście wisi kilka obrazów. Większość z nich to przedstawia jakichś uczonych z książkami, czy piszącymi na stołach jakieś wielkie opracowania. No i jeden z nich rzeczywiście przedstawia byłego dyrektora Hogwartu. Dzień dobry. Panie profesorze. Widzicie, jak patrzy na was z góry. Poprawia okulary. I witam uczniów, witam. To chyba panie dyrektorze, a nie profesorze. On już nie jest dyrektorem. Aktualnie nie jestem dyrektorem. Panie profesor, my... Ale tytuł jest niezbywalny, więc możecie... Tak mi tytułować. Panie dyrektorze, my przyjść, bo... Ale bez takich konwenansów możecie mi mówić Bazil w sumie. Panie profesorze, dyrektorze Bazil. Tak, chcemy się dowiedzieć. Bo obrazy się bać. Wszystkie obrazy się boją. Słyszałem, doszły mnie takie słuchy, jako najbardziej znawca Hogwartu. Jeden z autorów historii Hogwartu. Całkiem możliwe nawet, że wiem, co męczy obraz. A się nie męczy, a ich chroni, chociaż sami sobie nie zdają sprawy z tego, co się dzieje. Rozpuszczalnik? Dobre farby? Jeżeli patrzeć pod kątem fizycznym, to głównie lakier chroni obrazy, ale chodzi to bardziej o stronę magiczną. I o to pytamy, bo wszystkie obrazy uciekają i coś straszy w lasach. Drogie dzieci, usiądźcie, proszę. Widzisz, że momentalnie Bjorn siada. I jak z taką świętą pieczołowitością zapisuje co ważniejsze słowa w takim notatniku. Jak wiecie, Hogwart został założony przez czterech założycieli. Czterech założycieli. Powiedziałem trzech, ponieważ... Jest najmniej ważny, bo był tak, w filmie. Tak, bo uciekł później i nie był do końca z nimi. W każdym razie było czterech założycieli. Każdy z nich miał stworzenie, z którym się identyfikował, uważał za swojego pupila. Tak więc Rowena miała kruki. Zgadza się? Kruki. Zgadza się. Godryk miał lwa. Zgadza się. No, tak. Salazar miał węża. Czyczownicę. Ale wbrew powszechnej opinii, że Helga miała borsuka, to jest kłamstwo. Albo przeinaczenie, jak na to nie spojrzeć. Ponieważ Helga miała miodożera. Ale to taki borsuk. No właśnie, stąd podlega problem, że niektórzy nie odróżniają. To się nazywa ignorancja. I... A, bo jest dalsza część. Więc Helga miała miodożera. A jak wiecie, naturalny drapieżnikiem odpowiedzialnym za walkę z wężami jest właśnie miodożer. Miodożer walczy z wężami i wygania je, jeżeli ich jest za dużo. Więc wnioskując, w zamku jest za dużo węży.
Czyli musimy borsuki przynieść. Bo w tych obrazach, których grasuje i obrazy się go boją, to właśnie jest miodożer. Wyczuł, że za dużo jest węży w zamku i poluje na nie. Witerina. To co nam mówiła ta Tiara. Co ona mówić wam? Tiara mówiła, że w zamku jest wąż i to co tą wylinkę zeżarł mój kot. Tylko to było małe, więc... Ale może jest jakieś dziwne. Jaki jest najgroźniejszy wąż? Panie dyrektorze, profesorze... A, jest mnóstwo groźnych węży. Niech pomyślmy. Ale taki co na, a Slytherin jakiego miał węża? Raz miał kobrę, raz miał żmiję, różnie bywało. Ale jeden potężny wąż, który posiadał i który ukrywał przed wszystkimi innymi, to po dziś dzień nie został odkryty i nikt dokładnie nie wie, czym był. Krążą tylko legendy. Może mieć 30 centymetrów? Nikt go nie widział, więc może mieć. A to nie jest tak, że węże rzucają skórę, kiedy rosną? Tak jest. Bardzo dobrze. Przyznałbym ci punkty. Niestety jestem obrazem. A więcej niż dobra uczennica. Dobra, ale co w związku z tym? Nawet jak ma 30 centymetrów, to mógł urość do 50, tak? To i tak to nie jest tak dużo. Chyba, że urósł w magiczny sposób. Ale ten wąż się ukrywał. No ty, Salazar Slytherin, żył w XIII wieku. To gdzie byś schował tego węża? Jak on mieć 30 centymetrów, to wszędzie. No właśnie. Więc, nawet... Ale chodzi o to, że to nie może być za duże, bo to gdzieś się musi ukrywać. Tak na całkowitą logikę, tak? To musi się ukrywać, więc to nie może być za wielkie. I skoro... Ale teraz wypełzło. Ale był dość duży, to by się nie musiał ukrywać, bo po prostu wszystkich zabić. Ale nikogo nie zabił, bo nikt nie zginął. A panie profesorze, czy Bazil, może... Bazil. Czy może pan powiedzieć, jak wyjąć to zwierzę z obraz? On, jego... Miodożysz się pojawia, żeby pozbyć się węży. Przemieszcza się obrażami. Obrażami i się obraża, tak? Obrazami. I w odpowiednim momencie wyskakuje i ściąga węża do środka, także one już później nie mogą wyjść. Więc jego nie należy ruszać. On po prostu zadba o to, żeby w zamku było bezpiecznie. A może tych węży jest więcej? Czy twój kot zna tylko jedną wylinkę, czy... Chyba więcej? Jedną, ale... A profesorze, a jaki wąż powoduje, że jak się zje jego wylinkę, to się zaczyna syczeć i to w języku węży? Może właśnie ten wąż z Slytherina, o którym nikt nie słyszał, ponieważ ukrywał to w tajemnicy przed wszystkimi, zwłaszcza takimi, którzy żyli kilkaset lat później, jak ja. No pewnie tak. To ciekawe, bo w sumie no, to mój kot przez chwilę syczał sobie. I przez to się w łazience tej, co byśmy byli, to tam się takie węże zrobiły na ścianie. W łazience dobrze. Mówisz, tak, czekaj, to w ogóle damska łazienka. To teraz nam mówisz, że byłaś z kotem w łazience, tak. Gdzie ten kot syczał i spowodował, tak. Że zaczęły się tam... Pojawiać węże, ale potem znikły. Ale jak Sunshine próbowała syczeć, to się nie pojawiały. A kot syczał i potem Tiara powiedziała, że kot jest głodny. Znaczy mówi, że jest głodny w języku węży. No wiecie, to ona potrafi tak syczeć. Jak legenda głosi, Salazar ukrył swojego węża w komnacie tajemnic. To jest komnata tajemnic. Trzeba ją znaleźć. To jest pomieszczenie, w którym Salazar ukrył swojego węża. Dlatego się to nazywa komnata tajemnic. Ponieważ mąż jest tajemnicą.
Musimy znaleźć kogoś, kto mówi w języku węży, ale to chyba nie będzie takie proste. Jedynie potomkowie Salazara Slytherina potrafią mówić w języku węży. Jak widocznie kody, które zjedzą na skórek węża. Ale skoro ta tiara potrafiła zrozumieć ten język węży, to czy ona nie mogłaby też powiedzieć czegoś w języku węży? Możliwe, że tak, ale dalej nie wiemy, gdzie jest Cuthbert. Jaka tiara? Gadająca. Tiara przydziału? Nie, ale jest jakaś inna gadająca tiara? Może pan profesor dyrektor Basil słyszał? Nie słyszałam o takiej. Nie. To źle. Bardzo źle. A tiara Merlina, istnieje coś takiego? Tiara Merlina? W tym wypadku muszę wam jeszcze powiedzieć jedno. Ja jestem jedynie obrazem i część moich wspomnień się zachowała jako osobowość bardziej niż źródło wiedzy. Więc jeżeli czegoś nie wyczytacie w historii Hogwartu, co napisałem i zostało tak jakby zaklęciem przełożone na obraz, to niestety się nie dowiecie. Ale ja mogę przecież użyć zakładki, może gdzieś w bibliotece. A, tylko gorzej, jak to jest w księgach zakazanych. Tak, Julian tak stoi z tyłu i tak zaczyna sobie ala, wiesz, syczeć. Próbuje mówić w głowie węży. Jest. Poplujesz się teraz. Poplułeś moją pracę domową, a już kończyłem. Andrzej? Odtapisz się od nowa. Andrzej? A ty byś potrafił tak powężowemu coś powiedzieć? Andrzej patrzy na ciebie jednym okiem i tak wystawia język, tak, który się tak rozwija, tylko tak przykleja ci się do policzka, trzyma przez kilka sekund i wraca. To było blisko. To chyba znaczyło tak. Twój kameleon umie syczeć? Niech coś zasyczy. Zasyczy. Andrzej, zasycz. Patrzy na Ellę i tak łapką w jej stronę. Ja nie umiem syczeć. Ja do niej. Co on chce? Że macie razem syczeć. Andrzej wzdycha i skoskuje ci z ręki i idzie w kierunku Eli. Mam wrażenie, że ty jesteś głupszy od tego kameleona. Co ci się wydaje? Nie schlebiaj sobie, Julian, nie schlebiaj. Kiedy podnosisz go, on ponownie wystawia język i znowu i teraz dotyka twojego policzka, przykleja na chwilę język i wraca. Próbuję coś powiedzieć w języku węży. Jak to brzmiało? Teraz tak, gdy wszyscy tak... Jesteś uroczym kameleonem. Bardzo. Pat. Czyli nie umiesz syczeć. Ja myślę, że tym liźnięciem Andrzej dał nam moc, mówi węży. Andrzej, twój właściciel. Widzisz, jak Andrzej się robi taki przezroczysty. Jakby chciał się schować. To masz, oddaję ci go. Biorę. Zakładka. Spróbujmy zakładką. Wiem! Krzyczy Hagrid gdzieś pomiędzy regałów. I tak widzicie, jak wystawia głowę nad regałów. To jest pufek olbrzymi! Niespotykany w tym rejonie! Krzyczy na całą bibliotekę. To jest biblioteka, proszę nie krzyczeć! Ogólnie wasza bibliotekarka jest bardzo piękną kobietą. Bardzo piękną kobietą, która prawdopodobnie jest półwilą. No, Björn, jak ją widzi znowu, to widzicie, że zasuwa sobie szaty. Tak, Hagrid, super. Hagrid? Tak? Jakbyś chciał schować
zwierzę. Inny właśnie to swoją drogą. Schować zwierzę, które nie powinno być w zamku, to gdzie by się schował? W kieszeni! A poza kieszenią? W drugiej? Nie ma w drugiej. Hagrid, słuchaj. Gdybyś miał jakiegoś gada, to nie? Takiego długiego, który tam ma 30 centymetrów. To niedługi. Około. No dobra, niedługi. Który mógłby się wcisnąć praktycznie wszędzie. To gdzie byś go trzymał? Czy to jest test? Czy to jest test? Testujecie mnie? Możliwe. Tak. Dzisiaj jak zaczynał się pocić, wyciąga chusteczkę, przyciera, ale później zdaje sobie sprawę, że to nie chusteczka, tylko pufek, więc odkłada szybko do kieszeni. Słuchaj, nie stresuj się, to jest test, ale taki przyjacielski. Nie ma z tego ceny. Dobrze, skoro to jest test przyjacielski, to rzuć sobie na przekonywanie Hagrida. To będzie na... Na przyjaźń. Na charyzmę, na brawery. Na brawery? Mhm. A jakby co, to sobie loyalty zwiększę. Nie, bravery? Tak, loyalty. No nie. To jest test dla... Ten Hagrid musi iść. Hagrid nie lubi testów. Widzicie, jak ugniata tego pufka i takim sprintem z książką pod pachą, nawet nie zaglądając do recepty, wychodzi z biblioteki. Tak, ja coś czuję, że przez tego pufka on wyleci z tego Hogwartu. Nie wiemy nic. Mogę go straszyć? Ale ja go nie straszyłem. Mówisz mu o jakichś testach niepotrzebnych. A to nie ja od testu zacząłem. Ale trzeba było powiedzieć, że nie. Mniejsza z tym. Co robimy dalej? Wiemy, że to wąż. Wiemy, że się ukrywa, ale nie wiemy, jak otworzyć. I możliwe, że to jest w tej łazience. Tylko nie wiemy, jak mówić w języku węży. Musimy znaleźć węża. Na drugim roku uczyli nas zaklęcie, żeby... Tak. Serpent Sortia, tak? Tak, chyba tak. Nie pamiętam. Akurat nie uważałem na tej lekcji. No jest takie zaklęcie, ale to wyczarowuje węża, ale to... Ja nie wiem, czy węże mówią tak po wężowemu, bo Tiara powiedziała, że kot mówił zdania po wężowemu. Czyli jest jakiś język węży. Ale jak może brzmieć język węży? No nie, bo to... Ja jak słuchałam tego kota, to on to brzmiało jak zdania. Takie... Ale razem ze dziękuję? Wzdycham ciężko, bardzo ciężko. No, mnie się wydawać, że każdy wąż mówić w język węży. Można pan, spróbować. Pan profesor, pan wiedzieć, czy na pewno? Tak, węże są w stanie odpowiedzieć na język węży. I ci, którzy mówią w języku węży, są w stanie zrozumieć węże, więc reasumowując, podsumowując i tak dalej. Tak, mówię w języku węży. No widzisz, ale po co my wyczarować wąż, jak my nie dogadać się z wąż? No właśnie. Można sprawić, żeby coś powiedział. To jest, po prostu wyczarujemy węża, on zacznie syczeć na nas, może coś zadziała, no. Albo ci urządli. No to się wyczaruje takiego, który nie jest trujący. Dobra, ale dobra. Hipotetycznie weźmiemy węża, pójdziemy tam do tej łazienki. Wąż zasyczy. Znajdziemy kryjówkę Slytherina i znajdziemy tam jakiegoś węża Slytherina. Czy my na pewno chcemy to robić? Bo to tak brzmi bardzo niebezpiecznie.
Jak on ma 30 centymetrów, to co tam jest niebezpieczne? No nie wiem, bo on się pojawił, a ostatnio puchonka była spetryfikowana. O, to czekaj, czy są węże, które potrafią petryfikować? Nie mam pojęcia, ale ona została niedawno spetryfikowana. Chyba, że to Cuthbert. Cholera, jak ten kapelusz go nawiedził. Ja rzucam zakładkę i szukam czegoś o tiarze Merlina. Okej, okay. Dobra. Czyste magię. Dyszka. Zakładka wędruje do działu ksiąg zakazany. Zróbcie dywersję i idę. Tam zostaję. Dobrze, na zawsze. Na zawsze. Nie. Tak. Ja chciałbym zrobić dywersję. Ja chciałbym zrzucić Engorgio na jedną z książek, żeby ona tak się żeby to wystrzeliło wszystko, te wszystkie książki. A, Engorgio to jest wybuchowe, tak? Powiększające. Powiększające, okej. Okay. Może to najpierw powiem wam mniej więcej, jak wygląda biblioteka. To jest tak, że wy stoicie w tej części, gdzie są stoliki, gdzie się można uczyć. Przy wejściu jest biurko pani z bibliotekarki i zaraz obok nich jest wejście do działu ksiąg zakazanych. Za taką dużą kratą można tam rękę niby wsadzić, ale nikt nie próbował i wszystko jest zamknięte na klucz. Klucz, który trzyma właśnie bibliotekarka. Przy sobie, czy...? Zazwyczaj przy sobie. I chyba nawet nie zostawię go tutaj na noc. Ma taki pasek, przy którym właśnie to wisi przy jej spódnicy. Ja już umiem Akio. Nie. Akio jest na czwartym roku. Niestety. Ale... już patrzyłem. Warto przy pierwszym doświadczeniu się nauczyć jakichś zakręć, prawda? A może z innych lat niż my na nich jesteśmy? Możemy się dogadać. Okay. Tak? Jakbym chciała rzucić Akio klucze? Za szczęście? Tak. Okej. Okay. Jak więc... on robi tą dywersję, ona podchodzi i musicie ją bardzo długo zająć. Bjorn, idziesz ze mną. No, dobrze. Wiesz co? Ja jeszcze wołam André, żeby sobie trochę pobiegał tutaj. Ja po prostu będę udawał, że go goni i próbuję złapać. Dobrze. Więc po pierwsze Albrecht niech rzuci na magię, czy jego zakręcie za ciała, a Julian na loyalty, czy Andra mu się zechce biegać, kiedy mu się nie chce biegać. Okej. Czy się sukces? Okej. Okay. To w przypadku zwierzaka jest to że robi nie to, co chcesz, ale... nie umiera. No Olgie, to nie będzie taki tragiczny. Bierzesz jakąś kondycję na siebie, zwracasz czyjąś uwagę, nieoczekiwaną, nie taką, jaką chcesz. Albo nie biega, ale robi coś innego, niespodziewanego albo mocnego. A przy zaklęciu na częściowy sukces to jest, też zaczyszczyłeś uwagę. Nie jest taki mocny, jakbyś chciał, albo nie trwa tak długo, jakbyś chciał. Nie trwa tak długo. Okej, więc rzucasz Engorio na jedną książkę i książka się powiększa i zmniejsza. Zaraz. Ale w tym czasie zdążyło te książki porozwalać. No tak, bo wypadały z regałów. Tak, to ja myślę, że to ostatnie wezmę, że pomaga, ale nie tak, jak chcę. Okej. Okay. Więc widzicie, jak Andre stoi na środku biblioteki, taki zestresowany tym, że każesz mu biegać, robi taką kałużę pod sobą. Andre! Proszę pani, potrzebujemy szmatki! O mój Boże! Co wy tu wyprawiacie? To jest, że jest niedziela, to nie znaczy czas. Nie zachować. Pani książki pospadały z regałów. Właśnie widzę, to wy wyprawiacie! I widzicie, jak wychodzi za swojego biurka i jednocześnie klucze odlatują w kierunku Elmi.
Bo rozumiem, że my to robimy w przeciwnym kierunku niż to jeden. Tak. Nie, kurwa, w tym samym. Nie, wolę doprecyzować. Tak, w przeciwnym. Bileterka podchodzi i tak... Zabierz to stworzenie, tego szczura! To nie szczur! Proszę pani. Kilka książek wpadło do tej kałuży. Moje książki! To nie szczur, to łasica! Wyciąga różdżkę i krzyczy... Jak jest to czyszczące zaklęcie? Expelliarmus. Nie. Targeo? Targeo! Hało szczyść! To ja też rzucam Targeo, no i pomagam. Okej. A potem jeszcze zaklęciem Gerdon-Lewiosa odstawia te wszystkie książki na półkę z powrotem. Ale jest na tyle zajęta, że Ella i Bjorn zakradają się do działu ksiąg zakazanych. Od razu, kiedy tam wchodzicie, czujecie jak... Tak. Od razu, jak tam wchodzicie, czujecie jak taka zimna mgła oplata wam kostki i wypływa na zewnątrz. Od razu się robi cisza i tylko słyszycie takie tykanie zegara. Nic więcej. Nie słyszycie tych krzyków bibliotekarki na zewnątrz. Jest przerażająco cicho i wasze buty stukają o kamienie, jak idziecie do przodu. Szukam zakładki. Jakiego jest koloru twojego zakładka? Myślę, że niebieskiego. Więc widzisz, że gdzieś oddali, przy tych wszystkich szarych książkach poustawianych na półkach, wystaje ta niebieska zakładka z tym frędzelkiem, też takim niebieskim. Może na końcu są piórka, kruka? Tak, o, no to tak, to by było super. Jest krukońska zakładka. Mhm. Podchodzisz, czytasz tytuł tej książki. Tajemnice Merlina. O, to nie jednak. Kartkuję i sprawdzam, czy opis się zgadza. Mhm. Rzeczywiście odnajdujesz stronę, na której jest opisane dokładnie na temat tiary Merlina. Za czasów, kiedy stał się już... za czasów jego młodości, kiedy jeszcze nie był zbyt lotnym czarodziejem, kiedy był właściwie nastolatkiem, chciał uchodzić za potężniejszego maga, dla takiego, którego można szanować, więc stworzył tiarę, dzięki której mógł się zamienić w starca i udzielać swoich porad. Więc dlatego wyrastała mu broda z tej tiary. Ma sens. I chcę sprawdzić, czy tam jest coś o tym, dlaczego ją zamknęli w tej skrzyni całej. Mhm. Przez lata po śmierci Merlina legenda na temat jego tiary oraz tego, jak bardzo przenikliwa jest i niezwykła, rosły na tyle, że wielu magów uważało, że muszą posiadać tą tiarę. I nie tyle, że była aż tak magiczna i dawała magiczne zdolności, ale sprawiała, że pomiędzy różnymi rodami i czarnoksiężnikami powstawały wojny i spory i cierpieli na tym niewinni, więc jeden mądry czarodziej postanowił ją po prostu schować. Czyli Cuthbert nie jest nawiedzony. Bjorn, czy my coś jeszcze chcemy tutaj poszukać, póki tu jesteśmy? My możemy poszukać, co to za wąż być. Jeszcze jedna rzecz jest napisana w tej książce Merlinie. Jest dokładny opis tego, jak rytuału tego, jak zakląć zwykłą tiarę, czarodziejską tiarę. Może nie tak potężną jak sama Merlina, ale po prostu autor książki studiował tą magię i napisał swoje wnioski. Na końcu dodał, że to nie jest wszystko, co należy zrobić, żeby powstała taka tiara, ale jestem na dobrej drodze odkrycia tego, jak dokończyć ten rytuał. I tak jest ucięte. O, moja krukońska natura wygrywa i od razu przypisuję sobie, jak można zrobić taką tiarę. Mhm. Bjorn, możesz w sumie użyć mojej tej, trzymaj. To Bjorn bierze i chcę poszukać Wąż Slytherina. Wąż Slytherina niech będzie, no.
Dobrze. Dorzuć na magię. Dwanaście. Cudownie. Od razu wyrywa się zakładka z twoich rąk i leci do kolejnego działu. A też w zakazanych, czy...? Też w zakazanych. Bjorn idzie. Ho, 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 i wskakuje i idzie dalej. Powiem ci, że skoro ty jej używałeś, to kiedy podchodzisz pod książkę, widzisz, że od razu napisy są w twoim języku. Są to na napisy dotyczące legendy... Potworne legendy, o tak. Tytuł książki. Potworne legendy. Okej, okay, no to... uderzam w nie, w sensie uderzam. Otwieram księgę i szybko czytam. Mhm. Jest napisane dosyć takim specyficznym językiem, dosyć starodawnym, ale o wiele bardziej zrozumianym niż angielski przez ciebie. I wyczytujesz, że istnieją różne stworzenia związane z wężami, dobrze mówię. Z tymi francami, które są niebezpieczne, ale jedna jest największa, najniebezpieczeństwa, najbardziej niebezpieczna, to wąż, który zabija samym spojrzeniem. Czy jest to wąż, który gryzie oczy? Czytasz w swoim języku, więc nie. Wiem. Zabija samym spojrzeniem. Nazywany jest bazyliszkiem. Mhm. Już dawno wyginął. Nie widziano go przez czasów, przez 1000 lat, o tak. 1000-lecia? Okej. Okay. Mhm. To no, spisuję jak najwięcej informacji, te, które tutaj mam. A propos tego. Przepraszam, właśnie zrzuciłem. Więc Bjornie, odnalazłeś informację o bazyliszku jako najniebezpieczniejszym z węży. W takim razie, no tak jak mówię, zapisuję sobie te informacje i nie wiem, ile czasu mi to zajmuje ogólnie, bo pewnie nie ma ich tam za dużo. Natomiast to, co chciałbym sobie, nie mogę wyrwać tej kartki, tak jak... Czemu nie? No bo potem... A, bo jesteś kukonem, dobra. Nie, no bo zniszczę uniwersum Harry'ego Pottera. Jak ja bym wyrwał, to Hermiona by nie wyrwała. Świat się zawali. Słuchaj, możesz wyrwać, a później wejść tu znowu i rzucić reparo. Natomiast jak mam jeszcze trochę czasu, jak widzę, że tam siostra jeszcze coś robi, to biorę tą zakładkę i chciałbym jeszcze poszukać informacji o butelce, która się nie wylewa. Okej, okay, to w takim razie rzuć jeszcze raz na zakładkę. Rzucam na zakładkę. Butelka ci nie cieknie. Okej, okay. Teraz masz do wyboru. Albo niszczysz zakładkę i więcej się już jej nie da użyć. Albo nie jest tak mocne to, co robi zakładka, jakbyś tego chciał. Czyli na przykład pokaże książkę, ale nie pokaże miejsca, gdzie to jest. Okay. Obieg robi to, co chcesz, ale ty bierzesz kondycję. Albo robi coś całkowicie innego. Całkowicie innego? Mhm. Ale pomocnego, tak? Tak. To nie będzie to ostatnie. Aż tak bardzo mi nie zależy. Więc kiedy ty chcesz, żeby odnalazła butelkę, ona przekłada się do książki obok. Jak tam miałeś te potworne legendy, to obok jest książka o nazwie Potworne Legendy 2. To jakby jakiś romans był.
I to masz jakby nowy rozdział o bazyliszka. Na temat odkrycia skamieniałego gniazda bazyliszków z przedwieków. Skamieniałego? Mhm. To jest dokładnie... Czy to jest napisane, że to jest, petryfikowane gniazdo? Nie, to jest po prostu bazyliszki, z kamieliny. Z kamieliny gniazda bazyliszków. Okay. Jest dokładnie opisane, że znajdowały się w północnej... gdzieś na terenach Łotwy, Estonii i tak dalej. No. Gniazdo było położone na bagnach. Z czasem jednak te tereny wyschły, skamieniało. Więc ogólnie wysnuto z tego takie wnioski, jak rozmnażały się bazyliszki. Były tam dużo jaj. I przede wszystkim było tam około 30 jaj, z których węże wychodziły nie w tym samym okresie, tylko w różnych. Nawet niektóre jaja dzieliły tyle. Ciekawe. A czy tam jest napisane, że takie jajo, jak długo może takie jajo przetrwać niewyklute? Jakiś taki... Przypuszczali, że do kilku porywach, do kilkunastu lat. Do kilkunastu, okej. Czy nie tak, że setki czy tysiące, nie? Nie. A jest napisane... A jeżeli chcesz zadać kolejne pytanie, to rzuć na intelekt, czy coś wyczytasz. Nie mam pytania. Ale mogę rzucić, to mi coś tam jeszcze dasz, jakieś hinta, czy nie bardzo? Jak coś, to masz te pytania podstawowe, czyli co tam jest ukryte, gdzie jest to, czego poszukuję i tak dalej, z gain knowledge. Dobra. To na intelekt. 9. Czyli możesz zadać jedno pytanie, ale odpowiedź będzie niejasna. Chciałbym wiedzieć, gdzie to jest ukryte, w sensie, gdzie ten... Bazyliszek jest, okej. Okay. W sensie... Spokojnie. Jest, możesz się domyślić, że to musi być wilgotne miejsce i jak myślisz o łazienkach, to musisz... od razu ci się kojarzy ta cała kanalizacja, gwartu, róży i tak dalej. Więc możesz się tego domyślić. Sprawdzam, co z siostrą i patrzę jeszcze w kierunku tego zamieszania, czy tam nie wystawiamy się na niebezpieczeństwo. I żeby was tu więcej nie widziała, was dwóch, macie zakaz przynajmniej miesięczny na odwiedzanie biblioteki. No ale jak będziemy się uczyć? Nie obchodzi mnie to! Zamawiajcie książki do pokoi, ale tutaj macie się nie pojawiać. Ja? Skrzety myślę, żeby wam przyniosły. Ja was nie chcę widzieć na oczy. Wyjdźcie stąd. Raz! I zabierzcie tego szczura! To nie jest szczur, to jest łasica i nazywa się Andre. Jeszcze raz tak pani powie, to Julian się przestanie odzywać. I bardzo dobrze! Wychodźcie, raz! Bo jak już ten, to chyba się zwijamy. Mhm. Ona wypycha ich przez drzwi biblioteki. Ona ich wypycha, to ja rzucam na ścianę tak jakby... Jak najdalej od nas, żeby to było, Serpent Sortie. Tak, żeby się pojawił wąż w tamtym dalej od nas rejonie, nie? Żeby ona go zobaczyła? Żeby on był, odwracał uwagę, no bo pewnie tam są jacyś nauczyciele, tylko uczniowie, jak zaczną krzyczeć zaraz, to będziemy mogli przy okazji spokojnie sobie wyjść stąd i może nawet odstawić klucze gdzieś tam na jej biurko. Dobra, to rzuć na magię. Czy laka mogę rzucać po rzucie? Laka może zużyć, żeby mieć... Zużyć. I na niego nie rzucasz. Po prostu masz od razu 10. No, w sensie wiem, ale chodzi mi o to, czy mogę po rzucie. Przed rzutem, jeżeli chcesz użyć zaklęcia, którego nie znasz. No rozumiem, jasne. 9 znowu.
Więc będzie nieoczekiwany efekt, czyli albo na krótko, albo nie jest taki duży ten wąż, albo nie jest w ogóle wężem, tylko na przykład patykiem przypominający węża. On nie jest wężem, jest padalcem, bo padalec to jaszczurka. Spoko, niech będzie, przeżyjemy to. Czyli mówisz nie do końca wąż. A, mam wybrać sobie, tak? Żeby i tak odwrócił uwagę. Chciałbym, żeby ten wąż miał pół twarzy taką dużo za dużą, żeby wychodziły kły i takim wężem zdeformowanym bardzo, jakby mnie wyszło to zaklęcie. Taki rząd. Zamiast być strasznym, to prosi. Co się dzieje? Bibliotekarka wypycha Albrechta i Juliana na zewnątrz, obraca głowę i tak i mdleje. Idealnie. Biegniemy. Klucze, jak ona zemdlała, tak? Zamykam drzwiczki, bo rozumiem, że uczniowie się tam pewnie interesują wężem bardziej, który wygląda jak ułomny wąż. Quasimodo. On krzyczy i mówi kill me. Mówię węży. Tak. No te klucze tak już przy niej kładę, że w razie W to... No i z kieszeni wypadły. Tak. I wychodzimy, jak gdyby nigdy nie... Więc wychodzicie z nową wiedzą, z zakazem uczęszczania do biblioteki, przynajmniej zielona część was. Niebieska tak nie wiem, jakby przetrwała. Dobrze wam poszło. Ja tam z Hagridem na kolację chodziłem. Do biblioteki? Na kolację? Przy książkach? Pewnie wszystkie oni brudzić. To pewnie przez was te tłuste ślady na książkach. Ale nie czytamy żadnych książek. Po prostu... To ja widzę, że nie czytacie żadnych książek. To ja nie widzę. Oni tylko bibliotekarkę sobie oglądają, no. Hagrid się czuje inteligentniejszy przed książek. I dlatego tam jecie kolację. To... A zresztą nieważne. Dobrze, dowiedzieliśmy się paru rzeczy. Cuthbert nie jest opętany przez kapelusz. Kapelusz faktycznie jest Merlina i w sumie jest taki i wiem, jak zrobić drugi taki. Skoro ty wiesz, jak zrobić drugi taki, to skąd wiesz, że ten akurat jest Merlina? Może ktoś inny zrobił drugi taki? Ale on powiedział, że jest Merlina, a tamten nie do końca wiadomo, czy się da zrobić. Czekaj. Czy ty mówisz, że sam kapelusz powiedział, że jest Merlina? Tak. Więc każdy zrobiony przez kogoś innego kapeluszu niedobrze mógł powiedzieć, że jest Merlina. Nie, bo tutaj ten przepis jest taki nie do końca. No, ale wiesz, można zrobić kapelusz. Ale nie wiadomo, czy da się zrobić, bo tutaj jest urwane, zobacz sobie sam, że trzeba sprawdzić, czy to się da w ogóle zrobić. To czemu nas okłamujesz, mówisz, że wiesz, jak zrobić drugi taki kapelusz? No bo ja jestem inteligentna, ja go zrobię. Ale nie, mi chodzi o to, że można było zrobić drugi kapelusz, podobny do tego Merlina, który podawał się za Merlina, a tak naprawdę był złym. Dokładnie tak, ale to mi chodzi cały czas. Czy ten kapelusz też powodował, że się robi broda? W sensie tam w tym opisie? Nie. Się samemu wyczerpuje. Ogólnie w tym przepis mówił o tym, żeby inteligentny mówiący kapelusz stworzyć. O nie do końca wiadomych właściwościach, ponieważ kiedy tworzy kiarę, no to widzisz, odczytuje predyspozycje ludzi. Widzicie, przez ten przepis stworzono tiarę przydziału. Ona też gada. I zależy, co stworzysz, to zależy, jaki kapelusz wyjdzie. A tamta jest na pewno Merlina, bo tworzyła brodę i tam w tym opisie było, że to musi być broda. A co jeśli ktoś se stworzył kapelusz, który udaje Merlina i któremu też rośnie broda? Tak, kapelusz udaje Merlina, dokładnie. Możemy iść dalej. No wiesz, o co chodzi, no. A ten przepis jest jakoś bardzo skomplikowany? No właśnie, nie wiem. Jak ogólnie ty na razie, Ella, go przeczytałaś, tak, przepisałaś słowo, nie zgłębiając się. A z tego, co przepisałaś, no to miesiące na to czas. To nie jest tak, że jednego wieczora siadacie i robicie. To trzeba odpowiedni materiał, odpowiedni nici. Odpowiednią fazę księżyca. Fajnie. Dobra. To teraz pytanie, gdzie możemy znaleźć
Cuthberta. Nie mam pojęcia. Ofiary. A jaką ofiarę? Ofiarę... Z osoby, której przyjmie duszę. Ze swoich wspomnień. Z części twoich wspomnień, żeby zyskała również swoją osobowość. Więc zależy, kto ją robi, taka się tiara staje. Uczuję temu, kto będzie nosił moją. Dobrze. No ja będę tworzyć tą tiarę. Ale w każdym razie... Braciszku, ty coś a poza tym oddasz mi zakładkę? Niechętnie daję zakładkę. No, ja się dowiedzieć o bazyliszkach dużo. Ich gniazda, kamień jak troszkę są. Długo mogą się nie kluć. No i one żyć zwykle mokro, wilgotno. I no. No i tam opowiadam generalnie. Nie chcę przedłużać tego dłukania. Mokro, wilgotno? W każdym razie opowiadam wam ze szczegółami, to co się dowiedziałem. Czyli ta łazienka nie brzmi tak głupio. Łazienka, kanalizacja, nasze piwnice. Ale czy my chcemy... A może powiemy to dyrektorowi? Już i tak ledwo na koniec końca. A z drugiej strony powiemy dyrektorowi i musimy się przyznać, że byliśmy w dziale ksiąg zakazanych, więc nie. Zawsze możesz powiedzieć, że znalazłeś taką księgę poza działem, to że ktoś wyniósł. Czy wy ostawialiście kota z powrotem, czy nadal go nosicie ze sobą? Ja go noszę. Załóżmy, że siedział w torbie sobie, jadł jakieś przysmaczki z twojej torby. Widzisz, że teraz kot. Ale ten jej kot, czy... Tak, ten mój, bo on jest taki malutki, różowy, puchaty. Okay. Ja on wygląda trochę jak pufek. Merde poszedł z tym, z Hagridem, kiedy... Merde. Z francuskiego, od merdania. Merde. Merde gatunku merdowatych. Pufek olbrzymi. W każdym razie twój kot nagle widzisz, czujesz jak zaczął się szybko poruszać i wyskoczył z twojej torby na ziemię i tak bugnął przed siebie. Ja biegnę za nim w ogóle tak. To ja biegnę za nie uciekasz. Idziemy biec. Co się dziać? Pan mi ucieka. To ja próbuję ich dogonić. Znaczy, podążać za nimi. Kot biegnie bardzo szybko. Skręca bardzo szybko w jakiś korytarz. Jesteście gdzieś na 6 piętrze. Przechodzicie przez te korytarz, gdzie po obu stronach tak jakby jest widok na zewnątrz. Jest taki przestrzał do drugiej wieży. Wysoko. Bardzo wysoko. Flashbacki masz przez chwilę. Ale widzicie, że w pewnym za tym przejściem kot skacze na coś i coś przygniata i zaczyna tak łapkami to przygniatać i chyba gryźć to. Co tam masz? Fen? Co masz? Fen podnosi głowę i widzicie takiego małego wężyka, który już tak martwy zwisa mu z pyska, ale to, co was bardziej niepokoi, to, że za Fenem leży uczennica. I zaczynam znowu się drzeć. Ja idę zobaczyć. Widzicie, że szatę ma Gryffindoru? Wygląda na... Nie jest z waszego rocznika, bo byście rozpoznali, ale może jest młodsza rok. Leży nieruchoma, z otwartymi oczami, zastygnięta. Ja rzucam, jak widzę, że Albrecht tam idzie, to wyciągam bruszkę i rzucam do niego Protego jeszcze. Tak, zdyszany. Chciałeś rzucić Protego, ale twoja różka tylko wybuchła. Sprawiając, że ten odgłos...
Poczekaj, nie, chciałbym skorzystać z laka, mimo wszystko nie chcemy robić teraz zamieszania tutaj. Okej, okay. Korzysta z laka, więc rzucę sobie go protego. Widzicie taką tarczę, która się formuje wokół Albrechta. Kiedy podchodzisz, słyszysz mlaskanie Fena, kiedy zjada tego węża. Ale dziewczyna się w ogóle nie porusza. Nie reaguje na ciebie. Trzeba. Ej, żyjesz? Bjorn? Chyba musimy zawołać kogoś. Ty czytałeś. Zawołać nauczyciela. Nie wiesz, co powiedział. Patrzę na Andrę. Andrę, biegnij do nauczyciela od zwierząt. Powiedz. Przyprowadź go tu tylko. A to rzuć już nam opiekę nad magicznymi stworzeniami. Dziesięć. Dobra. Ej, bo ja mam w sumie jako eliksir Mandrake Drot. To jeszcze chwila. Zanim tam zacznie się zastanawiać nad miksturami, ja chciałbym podejść do kota i szybko wyciągnąć resztę tego węża. No, podrapię cię. Dobra, rzuć na brawery. Brawery? Częściowy sukces. Więc udaje ci się wyciągnąć tego węża, ale w zamian dostajesz kondycję. Ranny. Zaczyna ci lecieć krew z ręki. Kot cię pogryzł. Zabierasz jedzonko. Bo to może być coś ważnego? Co, taki mały wąż? To raczej nie wygląda jak bazyliszek. Wiesz co, nie wiem jak wygląda bazyliszek. Bjorn, jak coś, to rzeczywiście możesz mieć wywar z mandragory w swojej torbie. Mogłeś robić w zeszłym roku i wsadzić do torby. Ale czy ten eliksir jest dobry, to rzuć sobie na magię. Możesz do GM-a. Mhm. Okej. Na magię mówisz. Ty na magię masz plus 2, tak? Czy plus 1? Tego guzika nie da się rzucić. Nie. Ja mam na magię, już ci mówię, 2. Dobra. W sumie to nie wiem, czy to zmieniłem ostatnio tutaj. Tak, zmieniłem. Dobra. Więc GM roll 2d6. GM roll. GM roll się pisze razem? Tak. 2d6. To widzicie, że Bjorn podchodzi z flash, bo ona, ja widzę, że ona jest spetyfikowana, tak? Możesz się domyślić. Okej, okay, no to Bjorn czytał przed chwilą księgę o tym, więc może mu po prostu przyszło do głowy, że te bazyliszki petryfikują. Więc tak ryzykując, podchodzi ze swoją torbą, coś tam grzebie i wyciąga małą flaszkę i nalewa jej do ust. Widzicie, jak oczy dziewczyny się zamykają, jej ręce, które były takie zastygłe, opadają na bok i leży teraz nieprzytomna, ale widzicie, że klatka piersiowa jej się zaczyna unosić i zaczyna oddychać. To, że jest nieprzytomna. Nie zabiłeś jej. To dobrze, Bjorn. Super. Co jej dałeś? Ona i tak nie żyć. Ja ją uleczyć. Bjornie? Nie masz tam może jakiejś mikstury na ranę? A w ogóle to powinienem rzucać 3 kostkami, bo ja, to moje ulubione przedmiot, co wspomniałem. Nie, tutaj się plus 1 masz. A, plus 1? Okej. Okay. Dobrze. To co my tu mamy? Co masz z tym wężem? Pan, w ogóle ty polujesz na węże, ale to dobrze. Z jednej strony. Z drugiej strony przyniesiesz mi bazyliszkę i będzie problem. I znowu. Tak. No jednak. Ej, szybko do łazienki z nim. Ale ona... Ona mówi, chce jeść rybę. To jest nieważne, co mówi chyba, nie? Węże smakują jak ryby.
Nie, kurwa. Miam. Tak. I ją już tak biorę fen na rączki i tak ją... Dobry kotek, dobry. Głaskaj, kobieto, głaskaj. No dobra, dobrze, ja podchodzę do tej dziewczyny, ona się budzi, więc sprawdzam, czy... Nie budzi się. Jest nieprzytomna, nadal leży, ale wiesz, że już okay. Nie jest spedyfikowana. Chciałbym sprawdzić, czy jest stabilna, tak naprawdę, o to mi chodzi. Dobra, to będzie na intele. Mhm. Jest stabilna. Powinna się za jakąś godzinę... No, możesz ją w tej chwili nawet obudzić, ale to może być dla niej taki szok. To nie wiesz, jak zareaguje. Julian, ty masz tego węża? No, tą resztkę mam. Hmm. Ja proponować, żeby uciekać stąd jak najszybciej. Zbierzcie, co musicie, a ja wezwać pomoc, żeby tu przyjść pielęgniarka. No, wysłałem tego. Andrzej, żeby pobiegł po nauczyciela. Bo może ja tu zostanę, bo to moja łasica. A wy odbiegnijcie. My powinniśmy jak najdalej, żeby nas nie kojarzyć ta sprawa. Tak, to jest dobry pomysł. Zwłaszcza z kotem, który syczy jak wąż, to może dlatego, dlatego mówię. To ten wąż. Wy ucie... Kot cała zaraz literina tak naprawdę, nikt się nie spodziewał. Różowy, no to na pewno, to dobrze się kamufluje. Bo on tak. Zawsze... To on jest dziedzicem Slytherina. Miau! To wy ucieknijcie, wy się schowajcie, a ja tu zostanę, że ja znalazłem. Okej, okay. Albrecht, to biegniemy, chodź. Bo może idźmy do tej łazienki sprawdzić. No mówię, żebyśmy biegli do tej łazienki. Ta dziewczyna jest... przytomna i ona powinna być okej, okay, ale trzeba, żeby odpocząć ona. Co tam wlałeś, to żebym wiedział, co powiedzieć? Czy ty w ogóle uważać na poprzednich latach? Mówiłam. To być otrutka na klątwy. Z Mendragor. No dobrze, to wiem, bo jest. Akurat potrafię stworzyć. Jak się obudzi, to się ją spytaj, co widziała. Tak zrobię. Nie wiem, czemu do ciebie mówię, jak do mojego brata, ale... Uciekajcie, bo zaraz przyjdą nauczyciele. Pobiegiem. Obraz też miał ten problem, jak Bjorn zaczął do niego mówić. Dobrze, więc wasza trójka ucieka. Julian zostaje. Po chwili rzeczywiście pojawia się nauczyciel przeprowadzony przez jego łasicę. Odbywają rozmowę na temat tego, co się stało. Oczywiście za wiele, oprócz tego, co wie, nie mógł powiedzieć. Ale wspólnie z nauczycielem odnoszą dziewczynę do skrzydła szpitalnego. Wy z kolei trafiacie do łazienki. Kot ponownie sprawia, że na kranach pojawiają się węże. Niestety nic się nie otwiera, nic nie pokazuje tajnego przejścia. Widocznie kot nie jest taki, żeby go przymusić do wypowiedzenia konkretnych słów. Całkiem możliwe, że powtarza w kółko: puśćmy kobietę i dopolować. Drapnie za uchem albo klękaj lud człowieku przede mną. Ja tu jestem dziedzicem Slytherina. Więc... Dzisiaj... Voldemort tak naprawdę się składa z słowa kat, jakby ktoś nie wiedział. Ela. Tak? Masz tego węża? Nie, Julian go wziął. Ale no, my wzięliśmy. A my wzięliśmy węża? Rzeczy. Dobra, to mamy węża. Wszystkie rzeczy, żeby on nie był skojarzony z tym. No tak. Dasz mi go na chwilę? Wiem, co chcesz zrobić, masz. Przypomniają mi się ślimaki. Połykasz tego węża. Czujesz, jak
przeciska ci się przez gardło. Masz odruch wymiotny, ale udaje ci się... Nie, chociaż rzućmy sobie na brewery, czy jesteś na tyle odważny, że go połknąłeś. Ciekawe, czy to był ten strujący, czy nie. Nie, kot go zjadł i zżyje. Okej. Częściowy sukces. Szczęście. Właśnie chcesz szczęścia, no. Dobra. Mógł zjeść i mi się... Udaje ci się go połknąć w całości. Nie masz odruchów wymiotnych. Kiedy chwilę później Albrecht się do was odzywa... Nie, chwilę później Albrecht słyszysz, jak kot mówi: no ale gdzie ten tuńczyk? I na tym dzisiaj skończymy sobie tą sesję. Tak, na tym skończymy. O nie! Tak, tak. Teraz z kim będziesz grała następnie? O właśnie, z kim będziesz grała? Z kim będzie Horst grał następnie? Ale coś musimy żeby wymyślić. Otworzy komnatę tajemnic. To jest Arek, Aso, Żanka? Mhm. A, to jest, dobra. Nie zdradzajcie sekretów na nagraniu, już nic ja nie mam wiedzieć z tego. Właśnie jeszcze jest nagrane. Sekunda przerwy i wracamy z pytaniami na koniec sesji. Okej. Dobrze. Więc odkryliście wejście do komnaty tajemnic. Albrecht zyskał chwilowy możliwość mówienia w języku węży. Ale zanim skończymy tę sesję, to chcę wam zadać jeszcze kilka pytań. Jak myślicie, czy jakie komplikacje mogą nastąpić po otwarciu tej komnaty? Ktoś szybciej zginie. Właśnie w tym momencie, kiedy stoicie w tym wejściu, jakie komplikacje mogą nadejść? Bo ja wiem dokładnie jako jedną komplikację. Moim zdaniem nie, tam nie ma. Tom Riddle nas znajdzie. Tak, i w sumie on jest prefektem. I wielokrotnie nas wyganiał z tej łazienki. Ten rybany, ten prefekt. Spotkaliście go już dwa razy już właściwie. W tej łazience. Nie. No. I znowu ja, i znowu z facetami w łazience. Coś czuję, że sesję zacznę w kozie Springlem. Dobrze. Jak myślicie, co jest właściwie potworem? Czy to rzeczywiście jest ten bazyliczek, czy coś więcej? No, żaba na patyku. Nie no, więcej małych bazyliszków, tak? Dlatego one nie zabijają. Tak, że wydaje mi się, że coś zużyło jaja. Tak. Ja jestem ciekawa, co z tym wspólnego ma ten River Bottom. To jest jego magiczne przedmioty. Tak miało być kolejne pytanie. Co z tym wspólnego ma River Bottom? Znaczy, przezam. Jak na kurkonkę przystało. Te magiczne przedmioty to są horcruxy, jak to się nazywa. Rivera Bottom. Dlatego rozdaję je na prawo i lewo. No tak, no. On coś wie. Mi się wydaje, że może on chce tego węża złapać i sprzedać za jakieś pieniądze. On chciał czapkę. Znaczy tiarę. A co jeśli to jest Tom Riddle? Chciał wszystko. Znaczy no... Nie wiemy w sumie. Jeżeli Riverbottom składa się na Tom Riddle, to nie jest. On przydziewa tylko to same. A może trzeba iść tą stroną? Trzeba sprawdzić, które imię, nazwisko się zmienia. I am River Bottom. Ale to i wtedy by spał w lesie, to tak trochę nie ma sensu. Jak dla mnie to za to wszystko jest odpowiedzialny ten pufek i to River go wypuścił, żeby znalazł Hagrida. Abyśmy mu pozwolili go zabrać do zamku i to mówię ci, że przez tego pufka go wyrzucę. Tak. Nie będzie Aragoga, tylko będzie wielki pufek. Pufek jest bestią.
Tak, bo jest bestią, którą ten... O matko. Zmieniliśmy bieg. Po gwarcie. Coś tak czuję. Tak, teraz jak Harry pójdzie do zakazanego lasu, pójdzie do jaskini pełnej pufków. Nie jest, wiecie, jak ja bym bardzo się cieszyła, gdyby taka była prawda. To by był o wiele lepsza książka, wiele lepszy film, gdyby tam były pufki, a nie pająki. Teraz trzeba nagrać fanowskiego Harry'ego Pottera i podmienić na scenę na pufki. Ale pamiętam, że jako dziecko, jak oglądałam drugą część, to pająki wywarły na mnie większe wrażenie niż nawet bazyliszek, więc... Nie, bazyliszek był też. Straszny, ja się bardzo nie, pająki były gorsze. Nie. Utożsamiałam się trochę z Ronem. Ja powiem tak, ja oglądałam horrory w wieku 5 lat, więc nic mnie wystraszyło. Ja też, ale i tak mimo tego tych pająków z Harry'ego Pottera się bało. To są właśnie plusy posiadania siostry 8 lat starszej. No one były straszne, ale ten... One były straszne. Dżdżownico-wąż z wydłubanymi oczami. No, potem jak go sobie wydłubali oczy, to tak no... Znaczy, to film familijny, nie wiem o co wam chodzi. Bardzo familijny, bardzo. Nie no, tylko dwumetrowe pająki próbują zeżreć dzieciaków na roku szkolnym. No co może pójść nie tak? Dobrze. Czy jest coś, co chcielibyście dopowiedzieć do tej historii? Może co się wydarzyło jeszcze tego dnia z waszą postacią? Jak zareagowaliście na dziwną komnatę, na dziewczynę spetryfikowaną? A my tam weszliśmy do tej komnaty już? Nie weszliście. Okej. Okay. Więc nie widziałam na ścianę. Ja na pewno będę chciała szukać Cuthberta. To jest coś, co bym chciała... A, i jeszcze ogólnie... coś. Ogólnie słyszeliście, jak Albrecht mówi słowa, które... Jak brzmią słowa, które otwierają komnatę tajemnic. Więc możecie je zapamiętać. To nie otworzył jednak? Nie wiadomo. Nie. Albrecht, Albrecht wypowiedział słowa. Otworzyła się komnata tajemnic. Ale wy jeszcze tam nie zeszliście. Okej. Dobra. Ja na pewno szukałem małych wężyków, żeby w razie czego jeśli jeszcze raz otworzyć. Ja bym chciał, żeby moja... Znaczy, bo nie wiem trochę, co się wydarzy jakby zaraz po otwarciu, nie? Z tą postacią. Ale jakby wydarzyło się coś takiego, co pozwoliło mojej postaci się na chwilę oddalić, czy tam jakby taki spokojniejszy moment, że tak powiem? Nie, na koniec po prostu przyłapał was prefekt z Slytherinu, Tom, wyprowadził zazienki i zaprowadził do dyrektora. O Jezu. Jak dobrze, że mnie tam nie było. I znowu ja. To inaczej, to jak tam pewnie dostaniemy manto od dyrekcji, to później, po fakcie już, moja postać chciałaby pójść do bibliotekarki z jakimś małym prezentem i powiedzieć, że słyszała, że miała ciężki dzień i to tak było jej przykro. I chciałbym też tym gestem zmienić sobie jednego przyjaciela w mojej karcie. Oho. Jeżeli wiesz grę, oczywiście wyrażę zgodę. Wyrażam. Nazwaliśmy panią bibliotekarkę? Nie, ona nie ma imienia. Chyba nie. Wiemy, że jest półwillą. Tak. A ja tak mistrzyni bym się spytał. Tak. Bo koniec końców razem z nauczycielem zanieśliśmy tą dziewczynę do pielęgniarki, nie? Czy tak. Pani pielęgniarka mogłaby się zająć moją raną? Tak. Dobrze. Myślę, że jak Urban będzie grał sesję, to jeszcze będzie scenka w tym skrzydle szpitalnym. Ta bibliotekarka nazywa się Primrose Bells. Primrose Bells. Bells? Bells. Bells po prostu.
I mam jeszcze pytanie, bo my też mieliśmy taką scenę, że no jakby uciekliśmy przed tą bibliotekarką, mimo że byliśmy w dziale ksiąg zakazanych, a ja mam cały czas status scared i tutaj jest napisane, że mam minus 2 do bravery, dopóki nie uniknę czegoś trudnego. To było uniknięcie czegoś trudnego. Możesz odkliknąć. Dziękuję. Dobrze. Więc dopowiedzieliśmy sobie co nieco jeszcze na koniec sesji. A co wy robicie? Co wasze postacie robią? Które ja się zgadałem. Wiesz co? Moja postać się cieszy, że dwójka kokonów trafiła do dyrektora, a on nie. Ale wiesz co, ja potem jak zapewne dostaliśmy srogi opierdziel, to ja bym chyba ze swoim kotem i zaczęła polować na te węże. W sensie wypuszczam pen. Dobra. I biegam za nią i sprawdzam, czy umiem złapać jakieś węże. Czyli razem polujemy po prostu, co? Tak, no, o. No, okej, okay, teraz możemy razem tak polować. Fen poluje, a on je zbiera. Okej. Okay, ja zjadę od razu. Ja myślę, że dyrektor jeszcze przyznał minus 15 punktów za każdego z was. Czyli minus 30 Ravenclaw i minus 15 Slytherin. Ej, to już super. Super! Ile dostaliśmy punktów? Minus 30. Ale oni minus 15 dalej prowadzimy. A ja jeszcze powiedziałem panu od zwierząt, że odprowadziłem Hagrida. I... Tak. I znalazłeś nieprzytomną dziewczynę i go wezwałeś, więc to będzie plus 10 punktów. Ha. O nie. Ktoś to zmienia? Bo jeszcze ostatnim rzutem rzucę na punkty dodatkowe, co inni uczniowie zrobili i to jest tak. Ale równo. Równo idzie bardzo. No. My znamy tą punktację, czy... No jest tak, ona dołu. Jest ogólnodostępna. Tak. Ktoś to zmieniał, czy nie? Bo jak nie, to ja to zmienię najwyżej. Dobra. Dobra. Tak, możesz to zmienić. Dobra, to zmieniam. Tak, minus 30 Ravenclaw. Minus 30, ale plus 26. Tak. Czyli... Minus 4. 4. Czyli, Jezus, w ogóle daliście świetną osobę do matematyki, naprawdę. 4 minus 15. 58. Plus... Okej, okay, dziękuję. Też? Co? Minus 15. A my? Plus, no. Minus 15 plus 10, czyli minus 5, czyli masz 38. Wiem, ale plus... 21, to masz 59. Wygrywają. Kurde, jeden wygrywa. Ach. Gryffindor. Nie, Gryffindor wygrywa. 62. A nie dostali żadnych minusowych? No, za oni co? Nic nie robią. I Hufflepuff to... ma 37. 337. Dobrze. Jest. Gryffindor jak zwykle za nic dostaje punkty i wygrywa. I wygrywa. To ja dzisiaj wam dziękuję za tą sesję. Zapraszam na kolejną na Discordzie za tydzień, ponad tydzień, ale na YouTubach już za tydzień. A! A, Arka nie ma! Arka nie ma, to Sesius Diendus!